U mnie też już idzie. To, no to to... Na trzy co? Kleszczemy. Raz, dwa, trzy. Cześć, tu podcast Ostra Piła. Jest to odcinek 16. Ten, w którym rozmawiamy o cechach dobrego programisty. Przed mikrofonami witają się... Paweł Łukasik. I Jarek Stadnicki. Tego podcastu wiecie, gdzie możecie posłuchać, więc nie będziemy marnowali waszego czasu. Chcemy tylko jedną rzecz, ja chcę przypomnieć, żebyście nam oddawali swoje gwiazdki na iTunesach i innych portalach, gdzie można je oddawać. Za to będziemy bardzo wdzięczni. No to trzeba oddawać? No tak. Biorą oddawać? Swoje... Tak, dawać, oddawać. Oddawać na nas mogą. Okay. Plan jest taki, że dzisiaj pogadamy sobie o tym, kim według nas i według być może innych ludzi jest dobry deweloper. A to ciekawe, bo ty masz swoich deweloperów, więc każdy ma swoją perspektywę. No tak. Dobra. To ja powiem też, że ten odcinek jest ma dużo wielu ojców, bo sama wizja początkowa tych dobrych cech na początku, te cechy podczas jednego ze spotkań w Rosneta się wyklarowała, czy może pojawiła tych. Mamy 13 cech, które są dobre i mamy 11 cech z takich, którymi deweloper może wymyślić coś najgłupszego. A ponadto dużą listę dorzucił tutaj od siebie Karol Wójciszko i Piotrek i Andrzej i Namek i jeszcze Paweł Łukasik. No ja tylko tam ostatnio dość... Gorący temat na Twitterze komentowany. W zasadzie to jest takie z dzisiaj i z wczoraj. Aha, okej. To ja nie czytałem, przyznaję się. Ale przeczytałem inne i są ciekawe. Dobra, ja bym zaczął od Wordsneta, tak naprawdę. I tutaj dobra, też chcę podziękować całemu Wordsnetowi, który akurat wtedy był na GeekDinnerze, bo to dzięki nim, właściwie 13 osobom, bo każda osoba musiała coś od siebie powiedzieć. No, co według tej osoby jest najważniejszą dobrą cechą dewelopera. No i tak, myślę, że część z nich będziemy mogli przegadać, a część z nich po prostu jest to na tyle oczywista, że... Oczywistość. Tak. Mhm. Więc no, idę od... Tak mi się też wydaje, bo jak przejrzałem je, to parę tak mi trochę nie do końca podeszło, ale z większością się zgadzam. Dobra. Okej, no to numer... A może idziemy od tyłu? Od tego tego, które powstało na końcu i które było najmniej... To już wiesz, ten co na końcu był, to miał najgorzej, bo już tyle punktów zostało wymienione, to już najtrudniej cokolwiek nowego dorzucić do pieca. No tak. To co? No, nie wiem, możemy iść od końca. Dobra. No to numer 13 to pokora. Dobry deweloper powinien być pokorny. W jakim sensie? Powinien być pokorny. Okay. Rozmawialiście w ogóle na te tematy? Okay. Nie, to było tak pokora. Okej, następny. Nie, no. Okay. Było tak, że sobie rozmawialiśmy. Pokora chodzi o to, żeby pogodzić się z tym, że nie zawsze nasze rozwiązanie jest najlepsze i trzeba czasem przyjąć kogoś innego myśl albo rozwiązanie kogoś innego. Okej, czyli taki, że nie wszystko my musimy wiedzieć najlepiej, tak? Czyli w takim sensie, że musimy pogodzić się z tym, że inni też mają dobre pomysły i można z nich skorzystać. Tak. No myślę, że to jest jak najbardziej sensowny punkt. Trochę się dziwię, że tak późno wam wskoczył na listę. No tak, wiesz, no tak naprawdę w tej chwili to jest w zasadzie coś, co powinno być jednym z pierwszych pozycji, bo wiesz, tyle jest rzeczy, na których dotykamy i które się przewijają codziennie, że trudno w ogóle sobie być jeszcze w przekonaniu, że można wiedzieć wszystko i być najlepszym z każdej dziedziny. No ale pomyśl sam o sobie, czy jak byłeś młodszy, to nie sądziłeś, że tak jest? Bo ja szczerze mówiąc, byłem młodszy, byłem głupszy, no to wiesz, to mogłem tak myśleć. No właśnie, o to chodzi. I teraz niektórych... Ale tak się... dużo młodszy. Tak wiesz, jak naście lat może, nie? Jak godziłem waśmie. No to wtedy mogę się oczywiście myśleć, że możesz wszystko.
No ale na przykład jak zaczynałeś już pracę z Sharpem czy łebówką i myślałeś sobie, no kurde, teraz okej, ja no wam to pokażę. no Nie miałeś tak? możliwe, że miałem takie, że tak powiem, myśli No właśnie. grzeszne. Grzeszne. No, to myślę, że to jest to, że tej pokory nabywamy z doświadczeniem Z trochę, nie? wiekiem. Chyba jest takie powiedzenie, lub tam mówi się, że im jesteś starszy, tym wiesz, tym więcej, tym zdajesz sobie sprawę z większej ilości rzeczy, które mogą pójść nie tak. I tak samo chyba jest w kodzie, nie? Że jak piszesz sobie ten kod na początku, to napiszesz ten dwie linijki i myślisz, okej, okay, wszystko będzie działało. A później piszesz jedną linijkę, myślisz, aha, jeszcze muszę zrobić to i to, a co się stanie, jeśli zadziała się to, a użytkownik coś źle wpisze. I myślę, z jednej strony pojawia się ta pokora względem skomplikowania kodu, a z drugiej strony być może pokora właśnie ta, o której mówimy teraz, czyli ta że być może Paweł wie coś lepiej niż ja. Okej. Okay. No, w zasadzie zgodzę się, bo nie wiem, no tak mi się wydaje, że faktycznie tak jak powiedziałeś, że mogłem mieć jakieś takie młodości przeświadczenie, że wiem najlepiej, ale też miałem parę sytuacji takich, że no, że mi pokazano tak, że nie do końca wiem najlepiej. A pogodziłeś się z tym to tak jest od dość razu, ciekawe. czy raczej było tak? Jeszcze raz? Czy Czy się pogodziłem się? no, tak od razu? No od razu nie, musiałem sobie to przemyśleć. Przemyśleć. Tępy wuje. Co oni wiedzą? No nie, nie, aż tak to nie. Aż tak to nie, ale chciałem się zastanowić, tak, bo to było takie też nie, może nie dość oczywiste. To może nie, że burzyło cały mój światopogląd, no ale trochę inne, wprowadzało trochę inne podejście niż ja robiłem. Okej. Okay. 12. Co jest powinien, 12? Powinien wiedzieć, ile jeszcze nie wie. No myślę, że to powiązane z tą trochę pokorą, tak? Że wiesz, to takie trochę jest. Czekaj, kto to Arystoteles, tak? Czy kto to mówił, wiem. Któryś wiem, les, nie no. Wiem. Tak, jakiś tam sławny, czy tam Seneka jakiś, nie wiem. Więc tak jak mówię, no tutaj też jest to powiązane z tą pokorą, że jest tyle tych rzeczy i to też nawet widać w samym .NET Frameworku, tak? Tyle tych się rzeczy narobiło, że no już nie masz szans być ekspertem i wiedzieć wszystkiego od tych wszystkich technologii, tak? Możesz wiedzieć trochę o wszystkim, no albo jakoś się specjalizować. I to też nie musi być jakaś tam jedna, na przykład możesz wiedzieć sporo o nie wiem, o całym webie, czyli na przykład ten ASP.NET, MVC, webformsy nieszczęsne, czy też web API, ale jak jeszcze byś chciał wiedzieć o WPF-ie, WinForms'ach, nie wiem, jak ktoś jeszcze chce używać WCF-a, to jeszcze coś z tego, no to już tego robi się za dużo, tak? No możesz wiedzieć sporo, ale no nie ma szans, żebyś poznał wszystkie tam tajniki, bo po prostu nie będziesz miał szans porobić wystarczającej liczby projektów w tej technologii, żeby się nauczyć jakichś tam no, rzeczy, które wychodzą w praniu po prostu. Więc wydaje tak. mi się, że no, mów to. To znaczy jest część ludzi, którzy to ogarniają, ale ja nie wiem, jak oni, skąd oni biorą czas na to wszystko, żeby pogodzić. No ale czy te ludzie ogarniają, życie. Bo wiesz, mówię, nie ma problemu, żeby ogarnąć, tak? Możesz wiedzieć, że jest taka technologia, da się z niej zrobić to i napisać prosty program, ale bardziej chodzi o to, czy znasz wszystkie te takie szczególiki, tak? Że jak na przykład użyjesz, nie wiem, serializacji jakiejś Znam tam takiego jednego w... człowieka, który ogarnia Okay. tyle rzeczy, że po prostu ja nie wiem, jak on to robi. Może nie wychodzi z piwnicy. Ma dwójkę dzieci. Może nie wychodzi z piwnicy. Nie, no dobra, no okej, okay, rozumiem. No, znaczy, wiesz, to też, no okej, okay. To nie znaczy, że tak się nie da, tak? Natomiast powiedzmy, bierzmy pod uwagę normalnych ludzi. Czy on jest normalny, załóżmy. W ramach, w jakichś tam granicach jest normalny, nie? Okej, okay, w ramach granicach normalny. Teraz granice też są popularne, tak? Widziałem całka do granic. A, tak. Popularna akcja. No, ale to mówię, to też to jakiś tam wyjątek, no. Powiedzmy, biorąc pod uwagę nadal normalnych ludzi, czy ogół ludzi, może żeby tak nie mówić, że ktoś jest nienormalny, to jednak ludzie raczej wchodzą w jakiś fragment i bardziej zgłębiają coś, bo to też zwykle jest tak, że jak cię kręci łeb,
to mniej cię kręci desktop, tak? Więc też nie masz jakiejś takiej motywacji, żeby tą wiedzę no, zgłębiać, tak? A bez motywacji, co też tam jest na liście, trudno poznać po prostu dogłębnie wszystkie te rzeczy, no bo jak cię to nie będzie kręcić, to nie będziesz chciał tego próbować, tak? To jest. No, Ale więc... zeszliśmy trochę z tym, powinien wiedzieć, ile jeszcze No. nie wie. No, znaczy wiesz, no ale wiesz, no to też trudno określić, ile się nie wie, nie? Bo to też takie trochę trudne do określenia, jak Jasne, nie wiesz, ale ile nie wiesz. świadomość. Bardziej chodzi o to, że No. właśnie, no, żeby mieć świadomość, że się nie wie wszystkiego. To jest jedna rzecz, ale myślę, że z tego, że masz świadomość tego, ile nie wiesz, może to odwrócić troszkę i powiedzieć sobie, wiem, czego chcę się jeszcze nauczyć, nie? I No, okej. na zasadzie takiej, okej, teraz robię tam w technologii takiej, takiej i wiem, że są inne technologie, które mogą zrobić to lepiej, ale na przykład nie mam na to czasu, bo muszę coś dostarczyć, nie? Albo wiem, że rozwiązuję to powiedzmy starymi narzędziami, ale nie mam czasu ani możliwości, żeby zrobić to lepiej albo na przykład w nowszych technologiach. Okej, może tak być. Dobra, punkt 11. Ciekawość, jak to działa. To ty tak masz, nie? Bardziej niż ja. No, chyba tak. To jest też, tak mi się wydaje, ten mechanical sympathy, który jest okropnym słowem. Sympatii. Sympathy. Chociaż nie wiem, czy to jest konieczne, natomiast to pomaga. Bo jeżeli masz taką właśnie chęć poznania, jak coś działa, no to też próbujesz coś robić z daną rzeczą, jakoś eksperymentujesz, tak? Zmieniasz jakieś tam, powiedzmy, parametry czy sposoby działania i patrzysz, jakie są efekty tego, a dzięki temu się uczysz więcej o danej rzeczy czy technologii. Czy to jest wymagane? Nie, To nie, to wydaje nie mi się, jest że to wymagane. pomaga po Okej, prostu. okay, powinien. Z tym Okej, okay, no może. tak, bo to powinien, okej. Okay. Tu może być jeszcze tak, że nie trzeba zgłębiać tematów w głąb, tak? Zobaczyć, jak jakaś biblioteka działa pod spodem. Wydaje mi się, że tutaj ja bym to mógł naciągnąć też na zasadzie poznania biblioteki wszerz, że tak się wyrażę. Czyli poznałeś na przykład jedną metodę z tej biblioteki. I myślisz sobie, że jest fajnie i możesz odpuścić. Ale teraz możesz zobaczyć w dół, zobaczyć, jak ta metoda działa, albo możesz zobaczyć w bok i zobaczyć, co jeszcze dobrego ta biblioteka ze sobą niesie, albo jak można ją skonfigurować inaczej. Okej, okay. Znaczy, bo tutaj to, co powiedziałeś, to trochę mi się tak, wiesz, prostopadle. Bo jakkolwiek zgodzę się z tą konfiguracją, No. bo to jest faktycznie poznanie, jak działa, bo możesz zobaczyć, a tutaj jest jakaś fajna flaga, która, wiesz, używa, nie wiem, załóżmy, nie wiem, HTTP 2.0, tak, i wykorzystuje jakieś feature'y, o których nie wiedziałeś, że może. Natomiast poznanie całej, to bym raczej nie wpisywał w to. Bo to jest po prostu tak jakby poznanie, co jeszcze ona udostępnia, a nie jak to działa. Bo to jest troszeczkę dla mnie inne rzeczy. Ale tak tylko, tak mi tutaj tak, wiesz, lampka się Okej. zaświeciła, jak mówiłeś. A natomiast... Okej, tylko zobacz, możesz sobie wziąć bibliotekę i skorzystać z jednej rzeczy, z jednej metody, z jednej małej funkcjonalności i nawet nie wiesz, że w niej siedzi coś inaczej, tak? I na przykład na podstawie działania tej jednej metody możesz powiedzieć, że ona nie spełnia twoich oczekiwań, bo nie doczytałeś szczegółów. No, ale to jest nadal poznanie szczegółów tej jednej, a nie poznanie wszystkich. Tak, tylko. Chyba, że na podstawie, nie wiem, analizy tej metody zobaczysz, że ona wywołuje jakąś inną, a ta inna też jest wywołana przez jakąś inną, o której nie wiedziałeś, i wtedy poznasz, że jest ta druga, więc to wtedy tak. To nie, to nie. To chyba coś innego mam na Nie, no bo, myśli. znaczy, nie, no bo bardziej mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, co mówisz, że poznanie całej biblioteki jest jak najbardziej okej i myślę, że dobrze to zrobić. Natomiast no, nie wpisuje mi się to w ten punkt, że poznanie, jak coś działa, tak? Bo bardziej ja to rozumiem przez poznanie. Nie mówię, że akurat trzeba się uczepić jednej, bo możesz nadal poznać całą bibliotekę, No. ale załóżmy, no nie wiem, załóżmy, masz taką sytuację, że masz dwie metody, które wydają ci się, że powinny robić to samo, a otrzymujesz zupełnie inne wyniki. Czy to, nie wiem, na przykład w wydajności, czy w zwracanym
rezultacie. No i chcesz po prostu dociec, dlaczego tak się dzieje, tak? I tu jest ta chęć poznania, jak to działa, i chęć poznania, dlaczego na przykład twoje wyobrażenie o tym, co tak jakby, co ci się wydaje, jest sprzeczne z tym, co aktualnie, czy tam to, co faktycznie się zadziewa. Tak jak ja miałem ostatnio z tym, no, pisałem na blogu o tym, że dlaczego pusty string, jak dasz na nim kropka all, to zwróci ci true. No, okej, ktoś tam napisał, mam komentarz, że tak działa logika zbiorów i może tak faktycznie jest, że jak tam zbiór pusty też się zalicza, że wszystkie elementy spełniają. Ale no tak na pierwszy rzut oka, bez jakiejś tam, wiesz, nie masz doktoratu z matematyki, no to jak pierwsza myśl, no to jest nieintuicyjne, no sorry, no pusty string, bo wiesz, przede wszystkim nie myślisz o stringu jako zbiorze może, tak? Tylko myślisz, okej, no mam znaki, okej, można to traktować jako zbiór, ale wydaje mi się, że zbiór to jest, chociaż może są tam uporządkowane i nieuporządkowane, no bo string to nie jest zbiór znaków, tylko jakaś tam kolejność, nie? No i też w pierwszym odruchu masz, kurde, no ej, to jest nieintuicyjne, to nie powinno tak działać. A potem, wiesz, wchodzisz w głąb, patrzysz, jak to jest zaimplementowane, potem czytasz dokumentację na końcu i no faktycznie, przynajmniej napisali, że tak jest. Więc tu tak, bardziej bym to podpiął pod to. I zgodzę się. I to jest to poznanie biblioteki, chociażby na przykład stringa, w głąb, tak? No bardziej ten kropka all, ale okej. Tak, tak. No ale załóżmy, że jest to tam część stringa. Ale na przykład gdybyś... Okej, teraz na podstawie tego, że all na pustym stringu zwraca true, możesz powiedzieć, kogoś mocno poniosło przy programowaniu, tak? Bo nie zgłębiłeś. I stwierdzasz, że cała ta klasa string jest do dupy i napiszesz sobie własną. Nie? A no to tak, no bo skoro pusty string Ale, no dobra. No. Wraca true dla pustego stringu, to myślisz, że coś nie po kolei, pewnie cała reszta jest taka pokiśkana. A wiesz, że to jest extension metoda? Wiem, ale zakładamy, że jest to na stringu. Okej. Okay. I chodzi o to, że teraz możesz znaleźć sobie na przykład jakiś... Może raczej. Są takie metody jak trim, tak? Czy tam trim left, trim right. Jeśli ich nie poznasz, a znasz tylko tą grupę extension metod, to cały string jest do dupy. Teraz jeśli poznasz właśnie te trimy albo joiny albo splity, tak, to myślę sobie, kurde, chciałem to implementować sam na podstawie jednej metody, która zadziałała według mnie źle, a nie poznałeś tego całego obrazu. Okej, rozumiem. No dobra, faktycznie mogłoby tak być, natomiast no ja bym pewnie nie podejmował decyzji o implementacji na podstawie jednej metody. Bardziej już bym napisał jakąś tam, wiesz, no właśnie, a ja swoją właśnie metodę, która by opakowywała tą. No, a ja miałem gościa na praktykach, znaczy pośrednio na praktykach, który spędził, ci to mówiłem, spędził cały dzień pisząc skrupulatny kod, który robił trima, nie? Bo nie wiedział właśnie, że jest stream. Że jest stream. No nie wiedział. Okay. I pod koniec dnia pokazał fajnie działający kod, a pokazał mu trima. I co, załamał się? To tak. Okej, ale nadal, mówię, ja jak najbardziej przyjmuję ten twój punkt, że to jest dobrze poznać, natomiast no właśnie nie wiem, czy bym to wpisywał w ten punkt, że jak to działa. Bardziej to bym napisał taki, nie wiem, czy tam jest na tej liście, bo teraz nie patrzę na nią, punkt, że no, tak jakby, że powinien znać, co ma dostępne, jak coś takiego, tak, że znać na swój arsenał, czy coś takiego. Bo to bardziej mi się tu wpisuje, że tak. Okej, gość nie wiedział, że jest stream. No, zgodzę się. Okej. Ja powiedziałem, że trochę naciągam ten punkt na to. No dobra, rozumiem. To ja się zgadzam na naciąganie, niech będzie. Dobra. No to git. No to jednak spędzimy więcej czasu. Numer 10. Umiejętność pracy w zespole. Tak jest. Dobra. No i tutaj właśnie jeszcze Andrzej też pisze, nie? Że on też, rozumiem, pewnie sparzył się nieraz na tym. Napisał, że 5 razy kopię biblioteki i internet, zanim napiszę własnego tula typu Trim. No i tak. Właśnie o to tylko chodzi. To też z drugiej strony trzeba uważać, tak, bo jest dużo złych przykładów też, jeśli chodzi o szukanie internetu, nie? To znaczy? No chociażby, nie wiem, na Stack Overflow masz jakieś odpowiedzi, tak? Jeżeli weźmiesz je przez kopiuj wklej, co
co czasami się zdarza bez żadnego zastanowienia się nad tym, To prawda. no to też możesz się wkopać, tak? No tam jest dużo, wiesz, chociażby jest ten dodatek do Visual Studio, że ci, wiesz, ze Stack Overflow wkleja snippety, czyli że szukasz czegoś, tak jakby, nie wiem, na przykład załóżmy Quick Sorta, tak? To on ci przeszuka Stack Overflow w danym języku i jak znajdzie zaakceptowaną odpowiedź z kodem, to ci go wklei do Visual Studio. Co okej, jest fajne, bo usprawnia ci kodowanie, natomiast no, możesz sobie wkleić jakieś tam rzeczy, o Dziwne których rzeczy. jeżeli nie sprawdzisz, to mogą cię kopnąć, tak? Jak tam jakieś tam dużo przykładów jest. Nie wiem, czy akurat w C-Sharpie, ale jakieś tam PHP-owe przykłady, wiesz, ze SQL Injection, tak? Że ktoś tam skleja stringi i wysyła do serwera. I są jako zaakceptowane, jeszcze ludzie, wiesz, w komentarzach dziękują za super kod. No, po prostu ludzie nie znają wszystkich tematów i ślepo kopiując mogą się też Powinni sparzyć, nie? w ramach podziękowania wysyłać adres do swojej strony, gdzie taki Do kod sklepu, tak. wykorzystali. Tak. No. Tak, no właśnie, no, trzeba wiedzieć, co, z czego się korzysta. Zgodzę się z Andrzejem. No tak. Dobra, Dyszka. Umiejętność pracy w zespole. No ba. Myślę, że to jest Wiesz. jedna z mega ważnych. Zrobimy sobie później może ranking, co? Możemy. Nie wiem, czy nie najważniejsza. No Z właśnie. racji tego, że trudno teraz znaleźć, nie wiem, projekt czy firmę, gdzie wiesz, masz jednego dewelopera, co siedzi i koduje. Znaczy, okej, zdarza się, ale to bardziej chodzi o takie jakieś większe projekty. No raczej nie ma szans, żebyś nie pracował w zespole, tak? I tutaj też Tak. jest trochę odniesienia właśnie do tego mojego linku, co wkleiłem. Tam był taki gość, co pracował, wiesz, sam. I on był najlepszy No. i tego typu. Więc wydaje mi się, że no, jakieś tam skille ludzkie są jak najbardziej pożądane i praca w zespole, tak, jak najbardziej powinien dobry programista posiadać taką cechę. Tak. Nie wiem też, czy się mówi, czy powiedzenie, czy coś. Ale ja wolałbym mieć bandę średnich gości niż jednego super wypasionego gościa. Tu też na przykład można pomyśleć też o na przykład zastępowalności takiego człowieka, nie? Jak ci jeden człowiek prowadzi projekt, to ten boost factor jest dosyć wysoki przy nim, nawet bardzo wysoki. Podczas gdy masz bandę ludzi, którzy ci robią projekt, no to jeśli ci odejdzie jeden z jakiegokolwiek powodu, to i tak projekt ci nie upadnie, a po drugie możesz go zastąpić lub rozwinąć czymś innym, nie? Kimś innym zastąpić. No i następuje też ta cała synergia, nie? Że 2 plus 2 to jest 5. Jak ludzie ze sobą dobrze pracują. No tak. No to numer 9 to jest umiejętność zadawania dobrych pytań. Dobrych pytań. No na pewno, ale to też powiedzmy jest jakaś taka kwestia, że zwykle jest tak, że to, co się dostaje do zrobienia, jest niekompletne, tak? Czyli dostajesz coś, ja bym chciał A, tak? Natomiast to A jest tylko naszkicowane, nie zawiera jakichś tam szczegółów. Poza tym, ty czytając ten opis, masz jeszcze 15 różnych pytań, takich powiedzmy technicznych, co dana osoba mogła w ogóle nie brać pod uwagę, tak jakby opisując to A. No i faktycznie umiejętność zadania dobrego pytania, no. Jak najbardziej ma sens. Więc nie wiem, no tak. Jasne, natomiast tutaj mówisz o tej części biznesowej, ale jest jeszcze taka część techniczna. Jak idziesz, chcesz coś zrobić, czegoś nie wiesz, jak to zrobić, nie? Aha, To okej. Okay. Dobra, tak, czyli to też jest ważne. pytanie. No idziesz po pomoc do kolegi, albo chociażby idziesz na internet po pomoc. Często się zdarzają, na przykład my mieliśmy takich, pewnie nie tylko my, ale nie wszyscy mieli czasem takich praktykantów, którzy po prostu nie ogarniają w ogóle, co wpisać w Google, żeby dostać odpowiedź poprawną. I najczęściej rozwiązaniem problemu po prostu było przeredagowanie pytania, które wpisywali. Ale czasem są też takie osoby, które przychodzą i mówią, że coś im nie działa. I na przykład nawet nic nie spojrzeli w output z wizuala i nawet nie wiedzą, co im nie działa. Tylko W przechodzą sensie, po. No nie działa. że nawet nie przeczytają błędu, tak? Tak, że No jest błąd. tak.
Ale to też wydaje mi się, że to jest taki. To bardziej bym też tak bardziej ugeneralizował to, że zadawanie pytań, że część osób po prostu nie potrafi tak jakby poradzić sobie z problemem. Bo też zadawanie dobrych pytań też tutaj bym zobaczył jako nie zawsze zadanie pytania jest konieczne, przynajmniej na danym etapie. Fajnie zrobić tak jakby coś samemu, nie? Bo też możesz mieć w drugą stronę, że możesz mieć osobę, która zadaje rewelacyjne pytania, ale wiesz, pyta cię o wszystkie pierdoły, nawet bez, wiesz, angażu Google'a wcześniej. A odpowiedzią jest pierwszy link, wiesz, z nawet I'm feeling lucky today. I to też, jakkolwiek, okej, ja zawsze mówię, że lepiej zadać pytanie, niż go nie zadać, bo oczywiście lepiej jak osoba czegoś nie wie, to żeby nie siedziała na tyłku, tylko, nie wiem, poszła do kogoś po pomoc. Natomiast mówię, tu też trzeba tak jakby zobaczyć, wiesz, no, zadając pytanie angażujesz drugą osobę, więc dobrze, jakbyś chociażby zadał sobie trochę trudu sprawdzenia, no, czy już internet tak jakby nie zna odpowiedzi na twoje pytanie. W większości przypadków raczej będzie znał tą odpowiedź. Ewentualnie możesz, jeżeli nie będziesz pewny, czy to jest prawidłowa odpowiedź, to mieć jakieś już przygotowane odpowiedzi i tylko tak jakby jakąś esencję z twojego researchu zapytać tą daną osobę, tak? Tak. Tak, tak, tak. To też bez sensu właśnie, jak przychodzisz na gotowe. Tu jeszcze Andrzej fajnie podpowiada, że oprócz tego właśnie pytań, to jeszcze to forma, jakiej używasz. Bo tutaj napisał, że pytania innego. Wchodzę do projektu, widzę WordPressa, biorę oddech, ale nie pytam dlaczego WordPress, ale pyta raczej, co wami kierowało w wyborze WordPressa. Nie? Czyli takie ogranie trochę na miękko pytania, że nie wychodzisz z tym pytaniem jako zarzut, z tym, że raczej pokazuje, że zastanawiasz się, czym taką bardziej obracasz to w ciekawość. Że chcesz zrozumieć, czemu to się stało, nie? No tak, ale... tak. Znaczy, to też, żeby nie krytykować, nie? To jest takie dobre podejście, bo nie wiesz tak naprawdę, jakie były przesłanki i ty możesz, wiesz, na przykład sobie pomyśleć, o, jakie kurde, nie wiem, nuby czy coś tam, że WordPressa wybrała. Może się okaże, że oni też już przyszli na gotowe, tak? I nie mogli zmienić i już takie coś było, albo były zupełnie inne przesłanki. I fajnie jednak nie zaczynać od krytykowania, tylko faktycznie poznać, co tak jakby było dlaczego? Powodem takiej decyzji, nie? To jest zawsze Richard Campbell z tego, z Dotnet Rocks mówi, że dani ludzie w danym czasie robili najlepiej jak potrafili i jak najlepiej jak wiedzieli. I raczej nie spotkał ludzi, którzy specjalnie robili źle, nie? Także czy ten WordPress, czy WebForms, czy coś, zawsze wszystko było podyktowane aktualną sytuacją. No tak, tak, no bo to też jest prawda, że ludzie no, chcą robić dobrze, tak, raczej w większości. A że jakieś tam są ograniczenia nakładane, no to po prostu działają w tych ograniczeniach, o których my nie wiemy, tak, nie znamy ich. Może w ogóle nie było, wiesz, MVC, jak zaczynali projekt, a teraz koszt przepisania, no może jest duży, może nikt nie chce dać na to kasy, no. Kto wie? True. Później punkt 8 skacze. A dziewiątki nie było, tak? Nie, dziewiątka to było zadawanie dobrych pytań. No, aha, no to nie skaczesz, idziesz po kolei. Tak, tylko... zamykam temat. Okej. No. Czyli punkt 8. Musi wiedzieć, o co chodzi. Ale o co chodzi? Trochę nie pamiętam, o co chodzi w tym punkcie. Myślę, że naciągnę go na to, co ty poruszyłeś, czyli zna narzędzia, z których korzysta. Nie? Czyli nie jedna biblioteka i stwierdzę, że okej, ta jedna jest do dupy, więc wszystko jest do dupy, tylko raczej zna te narzędzia w swojej skrzynce i mówi, że okej, ten ORM tak, ten ORM nie, albo to zależy, albo ta baza danych to ten ORM po coś, albo coś. Okej, czyli no wie, jak się poruszać w swoim świecie, tak? Myślę, ale to też pewnie jest znajomość narzędzia, tak jak Visual Studio, tak? Czyli te twoja nieszczęsna osoba, co klika wszystko.
myszką. Tam kiedyś tak, rozmawiamy, tak, to rozmawialiśmy. To też. Znaczy to tak jak też tam wtedy mówiłem. Nie ma problemu, jeśli ktoś tak jakby klika myszką, tylko jest bardziej w chodzi o wydajność, nie? Tak, jeśli klika wydanie tą myszką, weźmy sobie takich graczy w CS-a, czy tam inne te shootery, nie? Ich wydajność myszką jest po prostu pierdyle razy większa niż moja. Ale jakie oni myszki mają? Tak, ale chodźmy też, gdyby on tak szybko klikał, jak gra w CS-a w Visual Studio i zabijał po prostu, to ja myślę, że bugi. Tak. Zabija bugi. Mnie boli to, że tą myszką szukają menu, później szukają w tym menu i później szukają dalej, nie? Po prostu mnie cholera bierze. No tak, bo to chyba tak jak wtedy też mówiliśmy, że mógłby sobie przypisać skróty do tych przycisków i wtedy by było cool, nie? Tak. Wiesz, tu jeden build all, tu run test. Fix bug, nie? No, tak. I publish to Jira. Okej. No, spoko. Znaczy, dobrze wiedzieć, dobrze znać narzędzia, no bo to możesz być wydajny wtedy. To też możesz poznać jakieś rzeczy, które spowodują, że jeszcze bardziej, wiesz, szybciej będziesz mógł właśnie te bugi naprawiać, czy jakieś tam funkcje nowe pisać. Nie funkcjonalność, funkcje. Dobra, kolejny punkt, proszę pana, to mamy dociekliwość. No to bym powiedział, jest takie closed as duplicate. Okej, okay. Tak. Nie, no żartuję. Nie, znaczy, ale no chyba już mówiliśmy o tej dociekliwości. Chyba, że to jest jakiś inny rodzaj dociekliwości niż dociekliwość, wiesz, jak to działa i jak to jest znaczy, zrobione, czy coś takiego. Tutaj można też no, rozbić na biznes i na techniczne, nie? Bo techniczne, jak coś działa, okay. A biznesowo, co klient. Tak. Jak działa biznes. Jak działa biznes. I to też dobrze wiedzieć, tak? Bo wiesz, tak naprawdę programiści nie są po to, żeby programować, tylko żeby rozwiązywać jakieś tam problemy biznesowe i pomagać zarabiać pieniądze. Bo tak jak gdzieś czytałem, biznes jakby mógł, to by najchętniej z tych wszystkich programistów wywalił. Tak jest, tak jest. A tylko dlatego, że pomagają zarabiać pieniądze szybciej i taniej, no to trzyma nas. Natomiast tak jeszcze sobie przypomniałem bardziej do tamtego punktu, jak coś działa, nie? No. To sobie zawsze przypomniałem, że nie wiem, czy też tak miałeś, ale jak byłem mały, to rozkręcałem wszystkie zabawki. Tak, mi zostawało. Z wszystkimi silniczkami innymi i potem faktycznie zostawało jakiś śrubek takich rzeczy. Chociaż ja to miałem czasami tak, że rozkręcałem i już nie skręcałem, bo sobie te części zostawiałem, wiesz, jakieś silniczki, kółeczka i potem z tego montowałem. Robiłeś coś z tego? No, takie różne rzeczy, wiesz, ja miałem taki, wiesz, wtedy byłam, wiesz, MacGyver w Polonii 1 leciał, no to pomysłów było dużo, tak? Okay. Chociaż rury wydechowej nie udało mi się zdobyć, żeby wyrzutnie rakiet nie robić. Mogłeś z rury z rury odkurzacza. Mhm. Ja strzelałem. Tak? Okej. Okay. No, ja nie miałem takich pomysłów. Okej. Okay. No, tak mi się tylko przypomniało. Taka wrzutka. Okej. Okay. Mieliśmy ten punkt, czekaj, tutaj Andrzej dobrze skomentował. Andrzej z nami dzisiaj prowadzi podcast, tylko że on pisze, super. Nie mówi. To ty będziesz jego głosem. Tak. Mieliśmy ten punkt, musi wiedzieć, o co chodzi. Tutaj Andrzej dobrze podpowiada, że teoria i podstawy działania. No, rzeczywiście. Okej. Okay. Tak też może być, nie? Że zna, znaczy oprócz narzędzi, zna też podstawy programowania. Algorytmy i struktury danych. O, proszę cię. Jest taka wielka księga i nie wiem, na studiach takie kierunki zwykle są. Tak. Znaczy, wiesz co, powiem tak, już coraz mniej, tak, bo tylko w jakichś tam projektach, gdzie faktycznie, wiesz, jakieś jak nie wiem, kodujesz gry jakieś 3D, no to faktycznie jakaś matematyka zaawansowana pewnie ci się przyda. Okej, okay, ale jeszcze sam język. Muszę ci przerwać, bo jeszcze sam język, nie? Chociażby na przykład stringi, że są niemutowane, nie? Albo przekazywanie czegoś przez wartość do metody i zmiana tego, żebyś wiedział, że kiedy się wysyła wartość, kiedy referencja, kiedy refy, auty i tak dalej, nie? Mhm. Sporo ludzi tego nie wie i czasem popełnia dziwny kod pisze przez to. Okej, okay. Znaczy jakkolwiek z tym drugim się zgodzę, że faktycznie trzeba to wiedzieć, to odnośnie stringów i tego, że są niemutowalne, wiesz co,
bardziej bym to już właśnie. Okej, dobrze to wiedzieć, natomiast, no mówię, też sporo osób nie potrzebuje takiej wiedzy, bo wiesz, jak oni tam te stringi sobie połączą, im się stworzy jakiś tam tymczasowy, znaczy nowy, tak? To co, no CRUD będzie trochę wolniej działał. Okej. Przykład z życia. Dzisiaj czy wczoraj miałem taki kawałek kodu, że na stringu był wywołany trim. I to nie było nigdzie przypisane do zmiennej, nie? No, okej, czyli tak naprawdę nie Poszło było w piach. używane. Tak, no i to Czyli ktoś się. myślał, że to zmienia tą wartość, tak? No, string jest taki. No, głupi. Chyba jednak trzeba tego stringa napisać własnego. Nie, no ale rozumiesz, są czasami Rozumiem, takie rozumiem. drobne rzeczy, które gdzieś się umykają, jak z tego nie korzystasz, to później wychodzi dziwny kod. Czy na przykład mój ulubiony Yield, tak? A co z nim jest takiego No, ulubionego? to, że najczęściej zaraz za jeden widzę to list. Więc jak coś takiego widzę, to myślę sobie, po co ten Yield tu jest, nie? Albo już był, albo chciałem być fajny, napisać Yieldem, bo będzie dynamiczne. Okej, fajnie. To po co zrobiłeś tego twista zaraz dalej? No bo potrzebuję wszystkich Bo nie wyników. działa. No właśnie, i właśnie są pewne rzeczy, które po prostu patrzysz i myślisz, ten człowiek nie wie, o czym mówi. Okej. Znaczy, że słyszał jakieś tam rzeczy, są fajne, nowe, to użyję, ale tak de facto jak to działa, to nie No. do końca. No okej, zgoda. Faktycznie Dobra. dobrze znać takie rzeczy. I nawet bym powiedział to, co ja wymieniłem, czy te algorytmy struktury danych, to mniej, a to więcej. Tak, no jak najwięcej podstaw i później na tych podstawach możesz się uczyć kolejnych rzeczy, tak? No wiesz, no tak jak dom się buduje, fundament. Nie wszystkie. Nie wiem, czy wiesz, ale we Wrocławiu ten dom na Kurzej Stopce No, to co, nie ma był fundamentu? budowany od góry. Poważnie, był budowany od góry. Okej, aż muszę, chyba gdzieś to opisane jest, na pewno Na muszę Wikipedii na poczytać. pewno. Dobra. Interesujące. Dociekliwość przegadaliśmy. Numer 6. Zorganizowanie pracy. No, jak najbardziej. Zorganizowanie, nie wiem, samodzielność, czy jest tam na liście, czy jako osobno, czy tutaj. Samodzielność jest numerem 5. Aha, To je a to myślę, że to jest połączymy. powiązane, tak, bo bardziej chodzi o to, że no, żeby samemu, tak, nie czekać, aż ktoś przyjdzie i powie, zrób to, tylko jakoś tam. Tak. My mamy u nas w firmie tam junior, middle, senior i junior jest wypisany jako jedna z wielu cech, jest to, że nie jest samodzielny. To znaczy, że trzeba nad nim stać, nie? Trzeba mu powiedzieć, co ma zrobić, jak ma zrobić i być może gdzie ma zrobić. A middle to jest taki gościu, któremu mówisz, ok, zrób to i w zasadzie on to robi, tak? Może powiedzieć jeszcze ewentualnie jak. Znaczy, nie na zasadzie zrób dobrze, tylko jak ma rozwiązać problem. Sobie poradzi, podczas gdy senior mówisz mu, ok, potrzebuję taką funkcjonalność biznesową na przykład, nie? I on sobie ogarnia. I Okej, myślę, on że sobie to to podzieli. tak. I to właśnie zorganizowanie pracy jest takie, że no idealnie senior, tak? Mówisz, potrzebuję nową funkcjonalność do sklepu, coś tam. Ok. I on to ogarnia. Fajny taki. Znaczy, no dobra, jak robicie. Czy to jest jedno z wielu tych takich. Okej, no ale to akurat tą cechę weźmy pod uwagę, to jak, no bo okej, junior jest osobą, która, nad którą trzeba stać, ale jak próbujecie tak jakby tych juniorów zachęcić, no do tego, żeby jednak nie trzeba było nad nimi stać, tak, tylko żeby sami, czy w ogóle tego nie Po robicie i zakładacie, jakimś że ich. czasie, nie, no, po jakimś czasie oddajesz pewną funkcjonalność. Jak już wiesz, że powiedziałeś mu, co ma zrobić, gdzie ma zrobić, jak ma zrobić i zrobił to dobrze, no to później wycofujesz z jednej ze stref, nie? I mówisz mu na przykład, co ma zrobić tylko, a nie mówisz mu, gdzie i jak. Albo nie, i powoli oddajesz więcej odpowiedzialności i więcej zaufania dajesz temu człowiekowi. Okej. Spoko. Okej, czyli tak stopniowo po prostu coraz więcej odpowiedzialności. Fajne. Podoba mi się to. Natomiast Uważajcie. jak najbardziej się zgadzam z tym, że samodzielność i co tam był ten punkt szósty? Zorganizowanie Zorganizowanie pracy i pracy. samodzielność. Tak, jak najbardziej to jest istotna część, że tak powiem, życia. Bo też z drugiej strony, jeżeli osoba nie jest taka, no to nie wiem, zakładam, że to, że ktoś przychodzi i mówi nam wszystko, nie jest czymś, co
osoby chciałyby, aby się działo, tak? Czyli Nie, no każdy wtedy się chciałby czujesz mieć. jak taki gościu, który po prostu. To są roboty, tak? No tak, Którymi ty musisz dokładnie. sterować. A to nie o to chodzi. No, nasza praca polega na tym, że każdy ma rozwiązywać swój problem, chyba, nie? Znaczy, ma. No, musisz wiedzieć, z kim pracujesz. Jeśli pracujesz z juniorem, to musisz być świadomy tego, że to ty nim sterujesz, tak? Można powiedzieć, uczysz go pewnych zachowań, pokazujesz mu, jak się robi coś. Natomiast jak już masz starszego gościa, no to oczekujesz, że. Brianie, zrób to, nie? I Brian to robi. I robi dobrze. Tak, i robi dobrze. Punkt czwarty. Wow, to szybko jakoś to idzie. Proszę cię, poczekaj. Lubi tą robotę. No właśnie. To jest ten Oho. punkt, co mi tak O. tego. Znaczy, jakkolwiek wydaje mi się, Uwaga, że. uwaga. To jest powinien mieć. Ja wiem, I tak właśnie, i wiesz, jakkolwiek dobrze, jak się lubi to, co robi, to czy powinien lubić? Nie jestem pewien. I bardziej wydaje mi się, że to jest nie to, co. Czy wydaje mi się, że to jest tak jakby nie cecha, tylko wynik? Poczekaj, zaraz się zastanowię, czy dobrze mówię. Bardziej mi chodzi o to, że ponieważ ty lubisz tą robotę, to robisz te wszystkie inne rzeczy. A nie tak jakby, że to jest oddzielnie, że lubisz i robisz te inne rzeczy. To Nie, nie kompletnie przekazałeś. nie przekazałem. No właśnie, jak to czytałem, to miałem taką myśl bardzo fajną, tylko nie zapisałem jej. I tam powinno być tę robotę chyba w ogóle. Chyba tak, chyba tak. Dobra, to spróbuję sobie przypomnieć, co ja miałem takiego bardzo mądrego do powiedzenia w tym punkcie. Ja Znaczy, powiem tak. ogólnie wydaje mi się, że No. nie musi, no. Natomiast lubienie pomaga. O, może tak. No tak. Ja myślę, że są ludzie, którzy nie są pasjonatami, a są dobrymi deweloperami. Ale teraz czy. Tak, tylko teraz też to, co powiedział mi pewien kolega, powiedział mi to bardzo mądre, moim zdaniem jest. Nie wszyscy muszą być seniorami. Na zasadzie No masz nie takiego muszą. midla, tak, któremu czasem tam musisz pokazać to i tamto. I to są ci rzemieślnicy, którzy przychodzą nocą, wychodzą o 16. I to są też dobrzy ludzie, bo oni robią swoją robotę. Ty im pokazujesz co, a oni to robią, nie? I to może być ten gościu, który niekoniecznie lubi tą pracę, w sensie jest to Aż tak. tak. Natomiast robi ją tak, jak ma robić. Rzetelnie. Tak. I rzeczywiście, tylko ten człowiek prawdopodobnie nie zostanie tym seniorem, tak? No No bo. ale może nie ma takich też ambicji, nie? No bo to Tak, wiesz, tak. też To trochę się wiąże z odpowiedzialnością ja nie większą i. ocenię. To nie jest ocena. To jest po prostu stwierdzenie faktu, że ten człowiek zawsze będzie tym wyrobnikiem, który będzie przychodził o 8, wychodził o 16, podbijał kartę i tyle. I na tym człowieku nie będzie można postawić większej odpowiedzialności. Midlami możesz zasiać teren całej firmy, ale nie postawisz na nich projektu. Zawsze przydałoby się mieć jednego seniora, który ogarnia to, nie spina w całość. No tak. Ale tak jak Chociaż, mówiłeś, że są no. też takie osoby potrzebne, tak? No nie możesz mieć też samych seniorów. Możesz mieć, tylko to. A wtedy będzie, wiesz, ten konflikt może być No w. właśnie myślę o tym, bo dopóki to nie są gwiazdy, tylko tacy seniorzy, którzy wiedzą jak żyć i to wszystko tam posklejać, to sobie poradzą, nie? Ale jeśli jeden z nich będzie gwiazdą, tym rockstarem, to może być słabo. No tak. Ale wiesz, im więcej masz takich osób, tym większe prawdopodobieństwo, że jednak trafisz na jakiegoś takiego No tak, im więcej masz ludzi, tym większe agenta. prawdopodobieństwo. Andrzej pisze, że tego można nie lubić. Jasne. Myślę, że w każdej pracy, nieważne jak fajnej, jest coś, czego możesz nie lubić. Natomiast samo programowanie, o to chyba chodzi, że lubisz programować. A to, że z tym się wiąże, czy właściwie z klientami, bo to oni są najgorsi w naszej pracy, że mają jakieś wymagania, przynoszą, no to ich można nie Oni lubić. pieniądze dają, to jak najgorsi. No tak, wiem. A tak się mówi, że w tym wszystkim, w całej aplikacji najgorszy jest klient.
Coś chce, coś wymaga i w ogóle. W ogóle się odzywa, nie? Właśnie, pretensje. Okej. Okej, no to numer 3. Czy? Trzecią kulkę. Trzecią kulkę, do Czech. Umie się uczyć. No, tak. Biorąc pod uwagę, że się cały czas trzeba uczyć, no to dobrze, jakby umiał się uczyć. Nowe rzeczy wchodzą, stare odchodzą. No właśnie, tylko teraz. Ale to tak. Bo no... tu jest napisane, umie się uczyć, a nie ma tego, że lubi się uczyć. Oj, myślę, że wiesz. Jakby ktoś nie lubił, to by się nie uczył. I by się nie nauczył uczyć. Mhm. Wiesz, czy, bo to tak samo lubi się uczyć. No, może ktoś nie lubi się uczyć, ale wie, że jest to konieczne. Mhm. No. I to też wydaje mi się, że uczyć to takie jest bardzo formalne. Nie wiem. Bardziej bym, wiesz, że lubi poznawać nowe rzeczy. Rozwijać też się. Rozwijać się, tak. Mhm. Okej. Okay. To możemy to podciągnąć po to, że umie i chce się rozwijać. Okay. Co w zasadzie może być połączone z punktem 12, czyli powinien wiedzieć, ile jeszcze nie wie, ale odwrócone punktem 12, czyli wie, co chce poznać. Zaraz nam z tej trzynastki wyjdzie, wiesz, te trzy punkty. Tak, tak. Dobra, nie ma co o tym gadać. No. Człowiek, nie, no, który chce tak jak mówię, no, za dużo, czy chociaż dobra, z drugiej strony teraz pytanie. Czy ten pęd za poznawaniem wszystkiego nowego ma sens? O panie, teraz te grupy zrobiłeś ćwieka. Nie, no bo wiesz, bo z jednej strony, okej, lubisz się uczyć, chcesz się rozwijać, z trzeciej strony powstaje tyle tych rzeczy, tyle nowości, nawet w samym, wiesz, .NET frameworku, nie? Już nie patrząc na jakieś tam dodatkowe rzeczy, tak? No. No i wiesz, tak naprawdę wykładniczo ci to wszystko powstaje. Bo tu masz, wiesz, dwie rzeczy, jakieś nowe, potem z tych dwóch pojawiają się dodatkowe, każde po cztery nowe i wiesz, albo się będziesz po prostu uczył cały czas wszystkiego, co powstaje, albo musisz powiedzieć, wiesz, no sorry, nie da się nadążyć za tym wszystkim i ja wysiadam z pędu. Okej, okay, ale i teraz jakie jest pytanie do tego wszystkiego? Co zrobić? Jak żyć? Wiesz co? Myślę, że tutaj jest odpowiedzią jest odwrócona dwunastka, czyli wie, czego chce się uczyć. Okej. Okay. No tak, czyli no bo też de facto nie trzeba się wszystkiego, nie? No właśnie, masz teraz masz na przykład teraz te trzy frameworki, cztery frameworki do frontu. Masz Reacta, Angulara, Vue i co jeszcze teraz powstaje? Okej, okay, trzy, które przychodzą do głowy. Już trzy za dużo, które ja znam, wymieniłem. Okej, okay, no ale one są do siebie trochę podobne, trochę inne. A Knockout to nie jest czwarty? Nie, no Knockout jest stary. Aha, przepraszam. I to jest Angular też jest stary, tylko że jest z nowej wersji. No tak, Angular 4 w takim razie, a nie Angular, czy jest. Aurelia, no właśnie, tylko jest masa. I one są do siebie trochę podobne, a trochę się różnią. I teraz wystarczy się, moim zdaniem, nauczysz jednego nowego i wiesz, jak to działa, mniej więcej. Mhm, okej. Okay. No spoko. Znaczy, faktycznie, wydaje mi się, że trzeba tak jakby ograniczyć pole rozwoju. Świadomo, nie? Tak. Świadomie. Tak, tak. Dobra. No to cyk. Dwójeczka. Cierpliwość. Cierpliwość. To jakieś cnoty główne chyba tutaj wymienialiście. Chyba chodziło o to, że nauka jest trudna i zajmuje więcej czasu niż się myśli. I że nie wszystko od razu się udaje, tak? Si. I że czasem też może się coś zepsuć, albo że klient może zmienić zdanie 1000 razy. O, przysłowiowe 360 stopni, nie? Jo. Tylko, że te piksele. Te stopnie są rozłożone w czasie. Aha, okej, okay, rozumiem. To teraz nie jest tak śmieszne jak na początku. Albo szukanie baga przez tygodnie. No właśnie, to też tak jest, nie? O, na przykład u nas teraz dziewczyny zamknęły baga i powiedziały, wysyłanie maili działa dobrze, ale musimy się upewnić i upewnimy się dopiero 1 listopada, bo wtedy pójdą jakieś tam paczki maili. Aha, że na produkcji przetestujecie wtedy. Tak, tak. Więc myślę sobie, to jakiś absurd jest, ale okej, okay, nie? I
No co jest tą cierpliwość? No, komputery niby są czasem szybkie, ale to są przykład, z czym ja się ścieram ostatnio, to czyli Visual plus ReSharper i dwa rdzenie. To odinstaluj jedno z tych dwóch. Instaluję Visuala, zostaje z No, ReSharpera, tylko będzie dokładnie, szybciej. dokładnie. No tak, no cierpliwość A pod każdym próbowałeś to względem. ich IDE, ten Rider, czy jak to tam się nazywa? Nie, nie próbowałem. Może wiesz, jest z optym. A dobra, a to inne pytanie zadam. Bo jest taki artykuł na JetBrainsie, który, wiesz, to jest trochę śmieszne w ogóle, że takie artykuły piszą, który mówi, co tam w Visual Studio poustawiać, żeby ten ReSharper działał szybko. Próbowałeś te rzeczy może? O, nie, nie próbowałem, podeszli. To podeślę ci. Ja już Bo tam jest tego powyłączałem sporo, tysiąc wiesz, rzeczy. to jest O. tak na przykład, akurat to nie w swoim przypadku, ale wiesz, gdzieś tam w przypadku WPF-a wyłączyć jakieś te designery wizualne takie, no bo i tak rzadko się z tego korzysta, tak, bo raczej piszesz tego Zamla, a jak on jest włączony, to ReSharper coś tam mieli, tak, i też na to zużywa cykle. U mnie problem jest to, że mam dwa analizatory kodu. Mam ten ReSharperowy i mam Rosin, bo się włączyła, nie wiem czemu. Ta cholera, i obydwie cholery chcą mi podpowiadać, jak pisać kod, nie? Widzisz, aż dwóch O, zło. potrzebujesz, tak źle piszesz. No, no Spoko. właśnie, coś. Przypomnij mi, to ci podeślę ten link, jak go znajdę. Albo po prostu Dobra. zobacz sobie linki do tego odcinka. Właśnie, tak sobie zrobię. Okej. Czyli co, No. cierpliwym trzeba być. No ogólnie jak w życiu chyba, Tak. tak? Nie wszystko można mieć od razu. Tam wiesz, tam był ten eksperyment, co dzieci testowali, jak piankę Z zje, cukierkami. tak, jak piankę zje za 5 minut, jak nie zje, to dostanie dwie i tylko niektórzy, wiesz, ci co poczekali, to byli tylko wielkimi ludźmi potem w przyszłości. Tak, to prawda. Ale to chyba też przychodzi z czasem, że uczysz się tej No tak, cierpliwości. że to Przynajmniej wiesz, trochę. życie to uczy różnych rzeczy. Dobra. Jesteś gotowy na numer jeden? A mogę nie być? Możesz. A chyba jest. Tak dobrze nam Dobra. idzie, no. No to nie powinno być dużym zaskoczeniem. Pomijając to, że czytałeś tę listę. Ale to tak wiesz, w pociągu. Nie pamiętam, co tam jest Rozumiem. na pierwszym miejscu. Dobra. No to na pierwszym miejscu według Wordsneta, Ankietowanych? ankietowanych właśnie jest logiczne myślenie. To takie coś, że nawet bym pewnie nie umieścił na liście. No ogólnie chyba tak. Znaczy, bardziej mi się to. Ja powiem tak, ciężko się nie zgodzić. Znaczy, ciężko się nie zgodzić, ale z drugiej strony to jest takie coś, no bo właśnie jak ta oczywista oczywistość. Bym powiedział, że ja sobie nie. Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić programowanie bez jakiegoś takiego właśnie innego sposobu myślenia, który jest chyba właśnie logicznym takim myśleniem. Przyczynowo-skutkowym. Tak. I wydaje mi się, że to jest taka, że jak tego nie masz, to okej, no możesz próbować, ale jednak jakieś tam chyba marne rezultaty będą. A gdyby to rozszerzyć o taką pewnego rodzaju przestrzenność myśleniową, uwaga, ponosi mnie, ale 3D. tak, takie 3D, no bo patrzysz na aplikację i to nie jest tak, że widzisz, co dana linijka, znaczy widzisz, jak jedna linijka ma wpływ na jedną linijkę kodu, tak, ale musisz robić, jak robisz większe aplikacje, to musisz wiedzieć, co dana linijka. Znaczy, jak dana linijka ma wpływ na kod, tak? Albo na inną bibliotekę, znaczy na inny moduł w twojej aplikacji. Bo tak często jest, nie? Że coś tutaj przestawisz, nagle coś innego się wysypie i nie wiesz czemu. I teraz ty to logiczne myślenie, lub to takie przestrzenne postrzeganie, wiesz, aha, ponieważ tu zalogowałem, w związku z tym pewnie gdzieś poszedł jakiś event, który coś uruchomił, który być może coś innego uruchomił. Jest to spowodowało właśnie wywalenie się albo zaświecenie się lampeczki. Okej. Jak zacząłeś mówić o tym przestrzennym, to mi się No. ta scena z Matrixa od razu tam pod koniec pojawiła, jak on już widział tym kodem. A, no. W tym kodzie. Możliwe, chociaż nie wiem, czy to jest właśnie nie na tym trochę takim wyższym poziomie, czy na poziomie tego seniora, coś takiego, to co Tak, jasne. opisujesz. Bo Ta bardziej takie mi to logiczne myślenie, to wiesz, że no takie No, właśnie przyczynowo-skutkowe, tak? Że ja bym tutaj powiedział, że mamy to jakiś są, kod i on no, to są się takie wymiary, wykonuje. bo
Jak jesteś tym juniorem, czy milem, to widzisz powiedzmy dwa, trzy wymiary, tak? Wiesz, że masz wpływ na każdą kolejną linijkę pod tobą i ewentualnie na to, kto cię wywołał lub kogo ty wywołasz, nie? Możesz sobie tym sterować. A później z doświadczeniem nabierasz właśnie, aha, czyli masz zasięg na klasę. Klasa pewnie jest współgra z czymś innym. Jak złapiesz wyjątek, to znaczy, że ktoś inny go nie złapie gdzieś indziej. I tak dalej, i tak dalej. Chyba, że wyrzucisz. Tak. O matko, miałem na rozmowie gościa, który uznawał się za seniora, a nikt w życiu nie wyrzucał wyjątków. No, a ty też nie lubisz wyjątków. Może A on no nie on ich lubi tak, nigdy że nie aż wyrzucał. nie rzuca. Albo może on nie lubi rzucać. Okay, ja je łapię, ale nie wyrzucam dalej, nic nie robię. No, dobra, wracamy. No, do trzyprzestrzennego postrzegania Do świata. właśnie, do n-wymiarowego nawet. Ale właśnie tak trochę aż pojechałeś z tymi, że wiesz, N wymiarów, że No tak senior to jest, już. no bo możesz wiedzieć więcej, nie? No bo nie zawsze masz aplikację, nie zawsze, no może inaczej. Masz najpierw wpływ na metodę, później na klasę, później na tą swoją apkę, a później masz kontakt z innymi apkami, tak? Czyli możesz przejść z monolitu do mikroserwisów, albo do, uwaga, nanoserwisów, albo serverless. Ale to tak brzmi trochę jakby, wiesz, właśnie te nanoserwisy to były tak jakby, wiesz, droga do oświecenia. Nie, ale są mniej związane ze sobą. W związku z tym musisz mieć większą świadomość tego, jak twój Okej. stan może mieć wpływ na inny stan. A Interakcje tam. szczególnie w serverlessach. Nie serverlessach, Okej. przepraszam. Ale Coś tam się. nie ma stanu przecież. No właśnie, właśnie to chciałem. Do tego Aha, to chciałem taki dojść. żarcik był. Taki Sorry. żarcik. Okej. Trochę się To złapałeś, a ja trochę spaliłem. mogę się zaśmieć, wiesz, potem się wyedytuję. No właśnie, więc. Od takiego. No dobra, ale czy to jest taki właśnie, bo teraz No, tak jak mówiłeś tam na no. początku, że one zakładam nie były popriorytyzowane, tak? To były po prostu luźne Znaczy, no, hasła, powstało które wam pierwsze, później przychodziły, nie? drugie, później trzecie, później czwarte. No i na podstawie tego później już coraz trudniej było wymyślić, nie? Ja wiem, ale nie są ułożone Nie są. względem ważności. No może właśnie się zastanówmy. Może nie wszystkie po kolei ułożyć, bo tego jest trochę i czasami pewnie by były, wiesz, na równi. No. To pytanie, co jest najważniejszą cechą? I czy jest taka? Czy może Czyli. faktycznie jest tak jakby miks cech, tak? Bo wiesz, możesz mieć gościa, który ma super logiczne myślenie, a nie potrafi pracować w zespole, to co mówiliśmy, nie? I wiesz, i kicha. Tak. Człowiek piwnica. Człowiek piwnicy, dobre. No. Baseman. To prawie jak Baseman. basement. No. To Takie poczekaj, buty. ja sobie myślę. To ja też zerknę, czekaj, gdzie mam tu list. Ja mam swojego kandydata, jeśli wykluczymy jeden punkt z listy. Poczekaj, bo Nie, ja bo. myślę o trzech. Ja O, wow, mam to już ja mam. dwóch i szukam trzeciego sobie, co ja bym sobie dołożył. To czekaj, to ja też poszukam trzy. Chociaż dwa są takie ze sobą trochę sprzeczne będą. To mówię, to jest ortogonalne. Na Wiesz, musisz szczęście wyliczyć będzie. wektor między nimi i wtedy będziesz miał. Mam dwa. No, I okej. trzeci jest taki, że dobrze mieć. Znaczy ja mam dwa, ale mówię, jeden bym wykluczył w ogóle. Bo ja To mam co, ten ty bierzesz, czy ja? pierwszy. To dajesz. Ty Znaczy jedziesz no. pierwszy. Znaczy, wykluczając to logiczne myślenie. No. Bo dla mnie to jest coś takiego, co w ogóle bym nie umieścił na liście, ale wydaje mi się, że ta umiejętność pracy w zespole. Bo, no bo mając zespół, nawet jak masz jakieś braki w pozostałych, to jesteś w stanie tak jakby nadrobić to pozostałymi członkami zespołu. To ja mam to samo, ale drugą cechą jest samodzielność u mnie. I one się wykluczają, bo praca w zespole i samodzielność, No tak, ale tu właśnie mam na troszeczkę. myśli, ale to nie A chodzi mi o ty. człowieka, który jest. Ja rozumiem chyba, o co ci chodzi. Tak, że dostają Że. zadanie i sobie pracują i sobie nie Tak. przeszkadzają, nie? Natomiast potrafią ze sobą współpracować, gdy jest Gdy taka potrzeba. trzeba. Dokładnie. Tak. No spoko, spoko. Znaczy mówię, u mnie nie było drugą cechą to logiczne myślenie. Bardziej bym je skreślił w ogóle. Tak, no to jest też fajne, bo to dochodzi. Tylko nie potrafię trzeci znaleźć tutaj.
To może No myślę, spróbujmy że... tak przez chwilę. A. Może Myślę, że... z tym uczeniem się? No i właśnie tutaj myślę, że jeśli masz człowieka samodzielnego i do pracy w zespole, to cała reszta tak jest na tyle szerokim materiałem, że wciąga te inne cechy. A zorganizowanie pracy? No, samodzielność. Czyli jak jest. A no tak, bo myśmy to łączyli. No tak, no tak, no tak. Mówię ci, że to z tej trzynastki to się zrobiła. Może tylko dwie cechy nam wyszły w sumie. Przyjdziesz na kolejnego giginiera, to tam sobie zrobisz własną A to jak, listę. kiedy mieliście tego Giginera w ogóle? Jakoś Wtedy, kiedy niedawno? nikogo nie. Nie, to było dawno temu. Okej. I tak sobie spisałeś tą listę? No, nie było nic z roboty, to stwierdziłem, że może pogadamy o ludziach, o tym, jak Okej, powinien okej. dobry deweloper wyglądać. Okej. No to To co, to może teraz tą te drugą dwa? listę. A co to jest za druga lista? Musisz mnie wprowadzić, bo przeczytałem tylko, że Może książka. druga lista Aha, jest dobra. Najgorsze rzeczy. najgorsza. To co, Osiu? Jedziemy. Dobra, to tu idziemy Tworzenie. Od góry. normalnie. Zamknięta wizja. Chcesz Tak. coś powiedzieć? Natomiast chcę powiedzieć, bardziej tutaj widzę problem z seniorami tutaj. Chociaż no niekoniecznie. Ale no nie spodziewam się, że jakiś tam junior by ci coś tam kodował, co byś nie wiedział i byłoby zamkniętą wizją świata danej osoby. Chociaż w sumie, tak jak powiedziałeś z tym trimem, cały dzień gość się nakodował, miał swoją wizję zamkniętą. Nikt go nie oświecił. Okej, to troszkę inaczej chyba było to No to ja rozumiane, nie wiem, bo co, to jaka jest wizja? zamknięcie się Telewizja? na. Nie. Zamknięcie się na to, że dana biblioteka, jedna biblioteka jest najważniejsza i nie warto znać No, innych na to ja przykład, nie? zupełnie inaczej to przeczytałem. No proszę Bardziej mi pana. chodziło, że wiesz, ktoś ma wizję rozwiązania i A tak, to nie też tak może głosi być. światu jej. Nie ewangelizuje. To znaczy, może mieć też na przykład swoje rozwiązanie i nie chce wysłuchać innych z innym podejściem, nie? Na przykład przychodzi klient i mówi, ja chcę sklep, a ty mu mówisz, okej, okay, no sklep, no to tam aplikacja, co jest ze sklepów? WordPress. Dobrze, to WordPress. Tam A, Shopeo czy jakiś inny, nie wiem. dobrze, WordPress Shopeo. A klient mówi, nie, no Shopeo, to próbowałem, nie sprawdzi się. Panie, Shopeo i tylko Shopeo. Nie? Albo, no i tyle, no i nie przegadasz. I najgorsze są też tacy deweloperzy, co się kłócą z klientem. No To też dobrze, jest a co w złe. sytuacji, gdy wiesz, że klient nie ma racji? No to musisz udowodnić, a poza tym to jest klient. No to ty udowadniasz, albo masz później na to cyferki na podstawę. A jeśli klient nie chce, no to się rozstaje z klientem, no bo to jest wbrew twojej wierze. Czyli klauzula Tak bym sumienia. powiedział. Trochę tak, taka deweloperska. Chyba, że naprawdę płaci złotem. To wtedy może. Może wybrzydzać, tak? Okej. Okay. Tak. No dobra, znaczy mówię, ja to bardziej inaczej to zrozumiałem, dlatego też tak troszkę inaczej się Znaczy, okej, wypowiedziałem. to było jedno, ale to, co ty mówisz, to jest też to swoje rozwiązanie, tak? Że ktoś coś dewelopuje, zrobił i to może być tylko tak zrobione. I nie słuchał o ludzi na przykład. Że czemu zrobiłeś tak? Przecież są inne rozwiązania, albo są już gotowe, albo coś, a No. ten człowiek idzie też w swoje. Czyli wiesz, tutaj też trochę syndrom not invented here, tak? Tak. Że wszystko musimy mieć własne, Jest bo lepsze. inne to złe. Okej. Dobra. Okay. No dobra. No to mamy jasne. A w ogóle co to za książka jest? Nie pamiętam. Ale ma tytuł Innowatorzy, tak? Tak. I ktoś się polecił na tym spotkaniu. Dobra. Dobra. Numer dwa. Kompilacja wystarczy, żeby poszło na produkcję. No jak się kompiluje, to działa, nie? Tak. Pierwszy etap, proszę. Okej. Okay. Znaczy, powiem tak. No jak najbardziej nie, ale czy to jest taki, wiesz, czy są takie osoby? Wiesz, że Kiedyś nic nie usłyszałem. przetestuje, nawet ręcznie? No, kiedyś słyszałem, jak zapytałem się, gdzie są testy, to mi powiedziano, że muszę być wystarczająco odważny, bo testujemy na produkcji. No ale to żartem to chyba. Nie, to była powaga. Czy nawet I. manualnie nie wiesz na okej, no bo może testów, wiesz, za dużo wymagasz testów, ale nawet Nigdy w nikt życiu nie nie widziałem przeklikał? testerów. Aha. Nigdy nie widziałem testerów w tym projekcie. Programista jest najlepszym testerem. Tak. Nie wiesz, że Mogę jak coś się zaklikać. samemu zrobiło, to się najlepiej przetestuje? Tak, wiem, wiem to.
Przecież chcesz odkryć te wszystkie błędy w swoim kodzie. O, oczywiście. Okej. Okay. Także... Znaczy... Czekaj, jaki był punkt? Dokładnie. Kompilacja wystarczy, kompilacja żeby poszło wystarczy na produkcję. Mówię, no to jest aż dla mnie tak aż dziwne, że ktoś tak robi. No może się zdarza, że faktycznie ktoś nic nie przetestuje, ale to okej, okay, no... Och. Wiesz, to kwestia, jak przetestować, nie? Bo to jest też istotne. Możesz testować źle. To też jest kwestia tego, jaki masz proces dogadany w projekcie. Bo możesz mieć taki proces, że okej, okay, kompilujemy, wypchamy i idzie na produkcję. Nikt ci nie zabroni tak robić. No, no nikt nie zabroni, no wiesz, co najwyżej możesz nie mieć klientów. Klienci ci tak zabronią. To prawda. Bo stwierdzą, że twój model jest zły i nie będą ci chcieli dawać kasy, aby go kontynuować. Ale to też może wynikać z tego, że deweloper jest zbyt pewny siebie. Taki właśnie rockstar, nie? No dobra, ale to właśnie, czy to jest tak jakby tylko pojedyncze osoby? Pozostałe osoby w projekcie nie chcą takiego podejścia, bo z tego, co powiedziałeś tam wcześniej, w tym, że ktoś ci tak powiedział, zakładałbym, że to jest cały zespół tak robi, a nie pojedyncza osoba. Bo tutaj to faktycznie bym, to co teraz mówisz, że jest jedna osoba, która uważa się, że przecież ona wie lepiej, czy coś działa, czy nie, i faktycznie kompiluje i wrzucam na produkcję. Natomiast w tym pierwszym przykładzie to bardziej zrozumiałem, że cały team tak działa, a ty byłeś czarną owcą, bo ty tam chciałeś testy rozumiem, mieć. Rozumiem, że tak działał team. Natomiast tutaj chyba, tak jak tutaj jest to wynapisane, to raczej komuś się tak zdarza, nie? Czy pojedyncza osoba tak mówi, tak? No okej, okay. No to... Cóż, nie okay wiem co powiedzieć, no... Że smutno. Wiesz, no teoretycznie wydaje mi się, że bardzo prosto takiej osobie udowodnić, że jednak nie ma racji. No bo zakładam, że jednak w większości sytuacji jest tak, że jakieś błędy były. Więc tutaj no masz, tak jakby możesz łatwo poprzeć to, że jednak się nie zna, tak? Niż no chyba, no chyba, że faktycznie zawsze jest taka dobra. Jest dobrze, to wtedy wiesz, zamilknij i na wieki wieków się nie odzywa. Tak też może być. Ale generalnie jest to zło. Zło. Takie zło. Wyłamanie się z procesu to raczej zło. No tak, bo zważywszy, że jest proces, tak, a tutaj ta osoba robi wbrew ustalonemu. Okej, okej. No tak, tak. Okej, okay, no to znowu czy. Niejasne komentarze do commitów. Fix, bug fix, more fix. No okej, okay, chociaż... To jest chyba najgorsze, widziałem no, właśnie... gorsze rzeczy. Też tak mi się wydaje, wiesz, kto czyta w ogóle logi? A czasem się czyta. No, logi. Czasem. Natomiast ja myślę tak, jeśli to jest rzeczywiście jednolinijkowy fix do jednego pliku i to nie jest notorycznie, tylko wrzuciłeś normalnego pull requesta, czy sorry, wrzuciłeś normalnego commita, zapomniałeś dorzucić właśnie gdzieś średnik, literówkę czy coś i wrzucasz fix, to okej. Okay. Dla mnie istotne, żeby było jakieś tam powiązanie, nie wiem, z jakimś tam ticketem czy czymś. No nie, nie masz. Jest tylko fix. No to jest bardziej dla mnie niż... Okej, okay, tutaj myślałem, że chodzi o opis w takim sensie, że masz przykład tylko bug fix, ale że nadal masz powiązanie, jakiego buga fixnąłeś. No to nie, fix. No to bardziej już bym wolał mieć tylko, nie wiem... Taska. ID taska i w ogóle nie mieć komentarza. Dupa. Teraz jest ten bot, nie wiem czy widziałeś, że jakiś tam chyba programista Microsoftu napisał bota, co tweetuje wszystkie komity z przekleństwami wrzucane na GitHuba. A, coś słyszałem. Zasubskrybować, tam jest jakiś tam fix that shit. Okej, okay. Nie wiem czy to takie jest, nie wiem, nie umieściłbym na liście 7 grzechów głównych, idąc w analogię, natomiast no mówię, bardziej ja lubię mieć odniesienie, czego to się tyczy, tak, więc ten numerek bardziej by mi dał niż komentarz, bo też są różne szkoły komentowania tych komitów i też nie wszystkie mi się podobają. Tak, to Andrzej pisze, że na żywo podmieniają pliki na produkcji. No, oj, czasem trzeba. To, tak. To nie jest tak, że to jest zła rzecz. Nie, nie no, zła jest, tylko czasem trzeba.
Czasem też trzeba złe rzeczy zrobić. No tak. No wiesz, no bo tak podmieniając na produkcji, no to też raczej testujesz od razu na produkcji, no chyba, że przetestowałeś wcześniej lokalnie, ale wiesz, czy masz faktycznie taką wersję, czy masz faktycznie nic innego się nie zmieniło, czy ty masz, wiesz, czystą wersję bez żadnych zmian. To jest robienie wbrew procesowi. O, może masz taki proces, że jak się pali produkcja, to podmieniasz na produkcji. No, chyba, że masz taki, tak, masz exception. If production is on fire, fix. Then fix, właśnie. Then bug fix. Chociaż wiesz, z drugiej strony powinieneś tak działać, żeby nie mieć. Tak, to już jest coś być. Złego w tym, że masz, no bo tak wiesz, to trochę tak, skoro masz ten błąd na produkcji, to chyba nie testujesz wcześniej, tak jakby. Chociaż no w sumie może to wynikać też z zewnętrznych jakichś tych rzeczy, nie? Różnie. Ta prądu nie ma. A produkcja musi działać. Bez nie prądu. Każda, wiesz. Niektóre sklepy działają tylko tam od 8 do 20 internetowo. Niektóre urzędy skarbowe i urzędy w Polsce też. I urzędy też. Mm-hmm. Chociaż miałem ostatnio dyskusję na ten temat, że wiesz, tak no. Jak było to, że smyk był dostępny w sklepie, jak wchodziłeś na smyk, żeby coś kupić, to było, że jesteś 20 w kolejce, poczekaj i za chwilę będziesz mógł kupić, no. Nie? No, czy to ma sens takie, czy nie? Ja tak nie rozumiem. No, teoretycznie to jest taki, wiesz, Pursman load, nie load balancer. No tak, tak, load balancer. No, że ograniczasz, wiesz, ilość to jest po ludzi. To... Wiesz, jak tak, cię nie stać na serwer, to sobie wrzucasz. Znaczy to jest to, a z drugiej strony zapewniasz tym, którzy są na sklepie, płynność aplikacji działania, nie? No i chyba też jakoś dostępność tego, wiesz, też coś tam, już nie pamiętam z kim to rozmawiałem, ale była dyskusja odnośnie zakupu biletów na koncerty, nie? No. Że wiesz, że też tak, że ponoć, ja się nie spotkałem jak tam kupowałem na jakieś koncerty, żeby mnie gdzieś tam mówiło, że jestem któryś no. W kolejce. Ale że nie ponoć wszyscy tak... chodzą na Enie. Na co chodzą? Na Enie. Aha. No, natomiast, że to jest dobry sposób na takie... No tam się robi inaczej, tam się robi po prostu sesję, nie? Masz tam 5 minut na kupienie biletu, a jak nie... No dobrze, nie, ale jak wejdzie to... ci, wiesz, 2000 ludzi no to, od razu, to tutaj tak jest inny model, bo tutaj masz, wpuszczasz 2000 i okej, okay, część osób nie kupi przez 5 minut i odpadnie, a tu jest, że wpuszczasz 50, oni robią zakupy, i potem następne 50, a 1950 czeka, nie? To musisz dać swój target, ile ludzi kupuje. No tak, tak. I też to była dyskusja, że właśnie koncerty i tak się sprzedadzą. A w smyku niekoniecznie. Dobra, następny. Dobra. Bo się rozgadało. 4. Nie dzielenie się wiedzą projektową, techniczną i nie uczy innych. Ty mów, a ja sobie otworzę okno. No, mówię. Trzeba się dzielić. I to też jest tak, że często ludzie się nie dzielą z powodu, że jakoś tam boją się, tak? Że ktoś im ukradnie posadę. Ja nie wiem, czemu tak jest. Znaczy część ludzi ma tak, że po prostu się nie aktywuje, nie? Znaczy część ma tak, że nie lubi. Znaczy w sensie nie jest taka, no są tymi piwnicznikami są. Mhm. Takim osobom może trudno się dzielić, ale to też mogą pisać, nie? Wiesz, może nie lubią gadać, ale mogą napisać coś ciekawego. No, niekoniecznie musisz się dzielić, wiesz, słowem, tak? Możesz słowem pisanym. No, albo czy... czynem, możesz, wiesz, pokazać piękny kod. Tak, znaczy są takie dwa rodzaje dzielenia się wiedzą, bo jest ten aktywny, taki, że występujesz i mówisz, co wiesz, ale jest też taki, że ktoś do ciebie przyjdzie i zapyta. I wtedy okay. Też możesz... Myślę, że tutaj tym gorszym jest właśnie to, że powiesz po prostu spieprzeć dziadu. No i to mówił jest, tak? No, wtedy jest na pewno zła cecha. Na pewno są tacy ludzie. O, więc, ogólnie, no co, no. To też podchodzi pod, z drugiej strony, pod negację jednej z tam cech, tak? Że chyba mówiliśmy, że się komunikatywny. No, praca zespołowa. Praca zespołowa, tak. No, trudno się pracować w zespole i się nie dzielić wiedzą, tak? No. Chociażby ktoś właśnie przyjdzie, żeby czegoś się dowiedzieć, no to jednak stoi w sprzeczności. No to się z tym zgadzamy. Numer 5. Demotywowanie innych.
Wszystko jest z dupy. To w ogóle nie ma Co to sensu. w ogóle Ja bym to w zakodował? ogóle inaczej napisał. No, w ogóle zjebane jest. Czemu? Czemu tak zrobiliście ten do dupy kod? I tak dalej, i tak No, dalej. tylko tutaj też jest taka kwestia, bo wiesz, jak najbardziej demotywowanie jest złe, aczkolwiek pytanie, znaczy zadawanie ciekawych pytań i zmuszających do zastanowienia się nad jakimś tam stanem obecnym jest jak najbardziej okej. Tak, bo też często tak jest, że ludzie A wchodzą, to się no, nazywa coaching. i się bierze duży hajs za to, tak? Tak. Możliwe, możliwe. Nie, bardziej mi chodzi o to, że wiesz, ludzie wchodzą do projektu, zastają jakiś stan i okej, tak jak mówiliśmy, nie ma co krytykować, to jednak takie świeże spojrzenie potrafi czasami otworzyć oczy na inne rzeczy, o których zespół nie myślał, bo po prostu już tak długo w tym siedzi i to jest po prostu rozwiązanie, no, jedyne, które mają, że po prostu jest już tak jakby ta jakaś dodatkowa świeża krew potrafi dużo dobrego dać, tak? Tu też jest kwestia, żeby to umiejętnie zrobić, żeby nie demotywować, a jednocześnie no, starać się w jakiś sposób no, poruszyć te pytania Skołczować, jakby nie no, patrzeć, tak skołczować naprawdę. właśnie. Tak, Okej, no to jeszcze jest problem. zarobić na Takie, tym. znaczy, no, to jest to, co napisałem, tak? Czyli dlaczego taka padła decyzja, a nie dlaczego tak to spierdoliliście? Okej, czyli tak Czyli. starać się pokazać, że nam zależy. To jest takie bezproduktywne narzekanie. To jest takie to Bezproduktywne. demotywowanie. Aha, że narzekanie jest bezproduktywne, tak? No, narzekasz, ale na przykład nie proponujesz rozwiązania. Okej, Nie, bo okej. możesz ponarzekać i powiedzieć, okej, okay, bez sensu, Zróbmy możemy tak. zrobić to tak, poprawić, nie? Dobra, numer 6, bałaganiarstwo. Nie zgadzam się. Moja biurka jest strasznie zasypiona. No, nie to. Znaczy, myślałem, że patrzysz, bo tu mam czyste. Nie, patrzę. A co, ty masz czyściutkie biurko? Nie. Ale zakładam, że chodzi o jakieś inne bałaganiarstwo. Tak, ale ja pewnie nie pamiętam, jakie to było. W kodzie. Być może tak, ale no chyba tak. Czyli może nie wiem, Czy brak wiesz co, no... wcięć, jakieś nazwy zmiennych z dupy. Okej. Takie bałaganiarstwo. No wiesz, to też jak pracujesz w zespole, raczej musicie mieć jakąś spójną konwencję i spójny sposób pisania, no bo później będzie ciężko tak jakby czytać cudzy kod, bo nawet jakieś tam drobne No. różnice, nawet podświadomie wyłapujesz, że to nie ty pisałeś i że coś tu jest nie tak. Przynajmniej ja tak mam, że jak widzę, wiesz, coś tam... Coś mnie tutaj tak gdzieś mi tam nerw Trzmi. tak rusza i denerwuje. Natomiast no, okej, bałaganiarstwo to już jest taki stan dużo bardziej poważny, bo jakkolwiek tu mnie coś tam rusza, to nie, to jestem w stanie z tym żyć. To jakbym miał bałaganiarstwo, to jest bardziej coś konkretnego. I to też świadczy, no może, że osoba, no, nie wiem. Nie wie, tak? No nie wiem, zostawia jakieś tam komentarze błędne w kodzie, tak? Tudu. To do. No, to do to nie, to do to się nie liczy. To do można. Rozumiem. Ja nie To lubię do. Tudu. Wiesz, nikt nie lubi, ale jakoś trzeba Od sobie tudu jest tam. Jira. No, okej. Okay. Chyba, że wiesz, to jest to do pre-Jira time. Tudu, załóż Jirę. No, na przykład. O, już zrobiłem, to mogę skasować, tak? Za 5 lat. No. No, to Kicks też jest ASAP. fajne. Fajne, można poczytać, tak? Tak jak mówię, miałem ten lightning talk, nie? Na tym. Z tych to do, to chyba najwięcej można wyciągnąć, tak jakby wejść w świat tych programistów, co to robili, bo tam po prostu takie rzeczy można znajdywać i. Po prostu wiesz, najlepsze jest, wiesz, jak masz jakieś, jeszcze jak masz to do i ktoś datę da, to już w ogóle, bo możesz zobaczyć, że wiesz, to do to powinno być naprawione i data, wiesz, sprzed 10 lat, nie? I teraz pytanie, czy faktycznie zostało naprawione, tylko to do nie zostało usunięte, czy przez 10 lat jednak to nie było takie ważne, żeby naprawić.
O. Bo też tak może być. Tak jak ta uśmiechnięta buźka w Outlooku. A co jest? Aha, że teraz jakoś poprawili ją, nie? Tak, no, ma jakoś wejść, To że takie. wreszcie będzie. To chodzi o to, że ten J takie przychodzi, nie? Czasami. No właśnie Tak. się zawsze zastanawiałem, czego ja J dostaję. To No, teraz już będę buźka dobrze uśmiechnięta. dostawać. Tak. Och. Dzięki. Super, nie? Dzięki. Good job, Najważniejsze. Microsoft. Tak, najważniejsza rzecz. Outlook. A nie tam 50 ileś wątków działających naraz. Nie, to jest okej. To zawsze też Richard Campbell na to narzeka. Tak. Że ileś tych wątków tam jest. To ten drugi, nie, Kampman, tylko... Jak się nazywa ten drugi? Carl Franklin. Kraszanki, właśnie. On opowiada dowcip, że przyjdzie za taką... A on albo Hanselman, kurde. Że przyjdzie za taką zasłoną od tego. Zasłoną od prysznica, taką lekoprzezroczystą, z napisem na responding. Jak ktoś się zapyta, co to jest, to powie, że jest Outlook. To bardziej mi do Karla pasuje niż do Scotta, ale może. Okej. Okay, to na jakieś tam party, takie tego, Tak. z przebraniami, Babrzy prańców. bad przybierając. O jest. Dobra, następny. O, dobra, dotyczy. Ja sobie odpocznę. Ty będziesz odpowiadać. Dobra, to punkt 7 na liście najgorsze, z czym może wyskoczyć deweloper z książki Innowatorzy, jest tworzenie klasy Boga. To nie jest tej książki. Książka to jest tak przy okazji. Aha, no to widzisz. A to ja, No. kurde, ja myślałem, że to jest z książki. Nie, To ja muszę to to też wrotek. powtórzyć. Okej. Nie, no żartuję. Nie muszę, ale naprawdę myślałem, że to z książki jest. Dlatego No to. dlatego tak pytałem, co to za książka. Okej. Bo, że No listę to. wypisaliście, a nie mieliście. Nie wiesz, co to za Nie. książka. Dobra, okej, okay, no Pisaliśmy to. dobre cechy i złe cechy. Dobra. A książkę daliście w środek, tak zupełnie, żeby zmylić ludzi. To ja to zrobiłem. Tak wyszło. Okej, okay, dobra. Tworzenie klasy Boga. Tak. No to jest zła rzecz, bo bierze Solida, łamie go w pół i się przy tym bardzo dobrze bawi. I Czyli taka klasa klasa Boga. jest ciężka w utrzymaniu, nie? To taka wielka klasa, te No tak. ośmiotysięczniki najczęściej, chociaż niekoniecznie, Mogą być no to mniejsze, takie nie... małe bożki. Tak? Natomiast... półbogi. Natomiast jest klasa, która robi wszystko. No, I wie God Mode wszystko. On. O, chyba raczej wie wszystko. To jest chyba klasa Bóg. Okej, okay. Czyli że. Okej, okay, że nie robi, ale że ma stan jakiś tam. Znaczy, może robić, ale wydaje mi się, że ta, która wie wszystko, to jest to minimum. Okej. Okay. No tak, ja. Co najwyżej mogę powiedzieć, że się zgadzam, że faktycznie ciężko to potem rozwijać. Tworzą się kupę zależności niepotrzebnych, które później w momencie jakiejś zmiany trzeba też zmieniać. No i to po prostu zwiększa nakład na development, tak? Czyli żeby coś zrobić, musisz dużo więcej się narobić. Kiedyś pracowałem w takim projekcie, gdzie było w projekcie, w firmie i mieliśmy solucje na 90 parę projektów i one były ze sobą tak powiązane, że spędziłem 2 dni na rozkładaniu tego do mniejszych projektów i się nie dało. Nie ogarnąłem tego. Że były takie zależności, tak, że No. no, ho, współczuję. No, zło było. Wtedy jeszcze byłem świeży w Sharpie, ale to nie zmienia faktu, że nie udało się tego rozwiązać. Dobra. Dobra, to Punkt czytaj. 8, nie z książki Innowatorzy, to narcyzm. To chyba Tak. jest trochę z tą pokorą, nie? Tak, not pokora. No to pokora, no. Czyli, że ja jestem najlepszy, ja wszystko wiem, I ja zamknięcie się. umiem. I... To jest takie, to chyba trochę powtórzenie tej zamkniętej wizji. Czyli to, co ja zrobiłem, jest najlepsze i jak śmiesz mi mówić, że coś jest nie tak. Tak jest. Też bardzo złe. Dalej? Tak. Okej, okay, to punkt 9 jest zamknięcie na nowe rozwiązania. Tak, No to to już jest taki jest. powtórzenie No, ale taki tego, co było. kontrowersyjny punkt. Czemu? No bo z jednej strony, okej, okay, nie powinniśmy być zamknięci, z drugiej, wiesz, łapanie wszystkiego, co new shiny thing, też nie jest dobre. Z jednej strony, okej, okay, powinniśmy mieć, tak jakby trzymać rękę na pulsie
patrzeć, co się pojawia, ale no wiesz, nie ma co wskakiwać od razu w new shiny thing. Jasne, tylko to jest zamknięcie zupełne. Na zasadzie, a słyszałeś? W dupie mam wasze nowe biblioteki. Aha. Za moich czasów robiło się w assemblerze i tak do końca życia będę naparzał kod. Tak. Tak jest. No ale tu też można łatwo pokazać, słuchaj, no ty napiszesz przez cały dzień, nie wiem... Ale mam pełną kontrolę i działa 100 razy szybciej niż twoje nowoczesne gówno. 100 razy, co ty? Mówię ci. Teraz kompilatory są całkiem dobre, jeśli chodzi o optymalizację. Żaden kompilator nie będzie mówił, jak kompilować mój kod. Przecież i tak trzeba assemblera kompilować. Chyba, że w heksach nie, zapiszę. W heksach. No, to nie, to nie. To nie tak, to tak. Nie, no ogólnie wydaje mi się, że musi być po prostu jakiś balans, tak? No trzeba patrzeć, co tam się pojawia i jeżeli jest no właśnie, sens używać. No. Natomiast no wiesz, to też jest ta krzywa adopcji, tak? Bardziej to się chyba tyczy jakichś tam technologii, czy tam... Wszystkiego. Produktów no, też. Produktów. Bibliotek też w zasadzie. Zawsze wszystko frontend bierze na początek, nie? Ten hype. A później full stack spokojnie wchodzi też obcykane. Okay. No, trzeba po prostu z głową. To jest połączone z tym kolejnym punktem. Czyli brak chęci rozwoju. Tak. Chodzi o to, że to zamknięcie i brak chęci. To w zasadzie, sorry, z 11 też jest powiązane. Korzystanie z najnowszej technologii na produkcji. Że to jest złe, to, no właśnie, tak, to łączy się. Bo z jednej strony warto poznawać chociaż trochę, tak? Poznać, wrócę do tego frontu, Vue, React, Angulara, Aurelie, żeby móc powiedzieć jedne z dupy, drugie nie z dupy. Jednego się nauczyć i na przykład poczekać, aż się ustabilizuje. I ilość odpowiedzi na przykład na Stack Overflow osiągnie na przykład 100 tysięcy. I w tym momencie mówisz, okej, to jest na tyle dojrzałe, żeby z tym iść na produkcję. Okej. No, zgadzam się. A da się policzyć ilość zapytań? Tak, na Stack Overflow? Tak. Nie musisz liczyć, no właśnie, bo wystarczy, że wejdziesz na taga i ci pokaże. Tak. No tylko właśnie. Nie wiem, no właśnie, to... trzeba by zobaczyć, to by niezły... czy da się tam, wiesz, answered, ile jest odpowiedzianych. A, no. To byłby spoko wyznacznik, nie? Zamiast tych mi się wydaje, że ktoś to robi, wiesz, że to jest używane tak? Jako może nie, no jako popularność chyba język, nie wiem czy Tiobe ten indeks to tego nie używa, chociaż chyba oni też biorą pod uwagę ilość pytań na Stack Overflow. Ciekawe. Ilość ofert pracy, jakoś oni tak to oceniają. Okej. To wiesz, nie wymyśliłeś nic nowego niestety. Cholera, już chciałem patent na to ten składać. Issues na GitHubie. Tak, ale tutaj tu znowu Andrzej mówi na ilość issues na GitHubie. To zależy od biblioteki, od jej popularności, od ostatnich commitów. To troszkę może też na to tak można patrzeć, nie? Znaczy pytanie, czy im więcej bugów, tym lepiej, czy gorzej? Bo to może być, wiesz, może nie być bugów, bo nikt nie używa. No właśnie. A mogą być, może nie być bugów, bo być super biblioteka. Wiesz, gdzieś tam w dotnecie, czy w jakimś tam takich popularnych rzeczach, też jest sporo bugów, ale też kupę ludzi tego używa i po prostu testuje wszystkie przypadki jakieś tam graniczne i różne konfiguracje. I to nie znaczy, że projekt jest do dupy, tylko że po prostu jest dużo ludzi ich używających. Tak, ja ostatnio znalazłem jakąś bibliotekę i patrzyłem na ostatnie komity. I widziałem, że były ponad rok temu i to mnie trochę odepchnęło od niej. Ale ja się zgodzę i ja tutaj też mam taką sytuację, powiedzmy trochę na przeciwwadze. Ostatnio tam sobie śledzę Twittera i wiesz, widzę jakiegoś komita, że o, IllSpy, nowy release 3.0. I to mnie tak zdziwiło, bo jak ja tam patrzyłem na to repozytorium, to tam się nic nie działo. Ludzie wrzucali jakieś pytania, nikt nie odpowiadał, jakieś robili pull requesty, nikt tego nie merge'ował i mówię, aha, no dobra, no przestali robić. A co się okazało, to był jakiś branch osobny, new development czy coś tam i tam wszystko działało i po prostu napisałem im właśnie, że o, no to fajnie, bo kurde, myślałem, że to umarło a sam im chciałem wysłać issue, ale jak zobaczyłem, że nikt nie odpowiada, to się ma co, będę się produkował, nie? To może teraz sprawdzę tą betę i zobaczę, czy dalej ten issue jest z IllSpy. No, więc czyli komunikacja. Tak, komunikację i też trzeba
jakby, ale faktycznie to aktywność na GitHubie, czy gdzie tam to jest hostowane, na Code Projectie na przykład, Oh. ma większe Kotplex. znaczenie niż ten, tak, CodePlex, niż chyba issues. Chociaż no faktycznie też, no, jeżeli tak jest jakaś przerażająca liczba tych issues i chociaż to też zależy, liczba zależy od projektu, nie? Bo nie wiem, może mieć 8000 issues, ale projekt być tak To jest gigantyczny, że tak, framework. tak, framework.net jakiś czy coś tam. I to też nie wszystkie, bo trzeba patrzeć na bugi, nie? Bo na GitHubie masz wszystko. Jakiś tam feature request może być, jakiś tam enhancement, a niekoniecznie to są bugi, nie? No i też, jak już tu mówimy, to najbardziej oczywiste, czyli wersja. Jak ktoś jest w wersji 0.0.1, nie oczekujmy, że to No, będzie okej, no tutaj ci perfekcyjne. powiem, Chyba, że to Itan. i ten, tak, i ten jest zajebisty. Natomiast z drugiej strony powiem ci, bo ten .NET Benchmark, No. on jest 0.10 w wersji, czy jakaś taka, już nie No to pamiętam. już bogato. No bogato, ale też jest kwestia taka, że właśnie Adam mówił na Programistoku, że tak ten główny deweloper wybrał wersję i się tego trzyma. I jak tam są jakieś rozmowy prowadzone, żeby to zrobić na przykład na wersję 1, żeby to było pokazane, że to już jest jakieś tam stabilne, no to to jest wszystko tak jakby, no, torpedowane, tak? Bo on uważa, że nie jest. A z drugiej strony właśnie to jest taki trochę, tak jak teraz ty mówisz, wskaźnik, nie? I mimo, że projekt czy produkt może być mega stabilny i kupę ludzi go używa, to część osób przez to, że widzą 0.10, pomyślą, a to jest jakaś tam, wiesz, wczesna alfa i co, ja to będę tego używać. Więc tutaj Jasne. też Był ma taki to produkt, znaczenie. którego nazwy sobie nie mogę przypomnieć, który strasznie długo był właśnie w wersji 0. W sensie 0.0? A nie, 0 0, coś coś tam, tam, tak? 0,7 najczęściej, nie pamiętam, no. I on strasznie długo się z tym zaskali. To nie był Gmail Beta, tylko coś innego. Gmail to, Nie ale już pamiętam. wyszedł z beta? A chyba tak, Już nie ma chyba tej tak ikonki jeszcze. beta. Czasem niestabilnie jeszcze jest. Dobra. Okej. Chyba skończyliśmy. Tak mi się wydaje. Skończyliśmy te. Chcemy wybrać jakąś najgorszą z tych, tak jak zrobiliśmy z O, najlepszymi? to jest dobre, to jest dobre. Ja bym tutaj, ja mam, ale też takie powiązane. A ja nie wiem. Nie wiem, taki 1 plus 4. Taka zamknięta wizja i niechęć dzielenia się, bo to widzę, że tak jakby ktoś ma tą wizję i może mieć wizję, ale też nie chce się nią dzielić. Bo można mieć zamkniętą wizję, bo może faktycznie wiesz, o co chodzi, tylko że też dobrze się nią podzielić. To ja nie wiem, bo no, myślę tylko o siódemce, czyli tym klasie Bogu, To jest ale takie znowu to może być bardzo pochodna techniczne. zamkniętej wizji. No właśnie. 1.4 może rzeczywiście ta zamknięta wizja i brak dzielenia się wiedzą. Okej. Dobrze, to co? No to jeszcze ja skoczę na chwilę do Karola. I Karol tutaj pisze, że według niego 7 kluczowych cech do programisty to jest odpowiedzialność. To Tego nie też widzę, żebyśmy mówiliśmy. tutaj mieli. Nie, nie było? Poczekaj. Nie, myśmy samodzielność, a nie Okej, odpowiedzialność. inne sić. Chociaż tak, tutaj mieliśmy tylko tą złą cechę, że jak się kompiluje to na produkcję i to tak trochę trąca też tą Pod samą myśl tam. odpowiedzialność, no. To i jednocześnie z dobrych cech ta samodzielność. To też jest tak trochę, tak mi się wydaje, że jestem odpowiedzialny za to, co robię i nie przychodzę co chwilę marudzić, Że nie czy tak, działa. czy tak. To No, raz, a okej. dwa, czy to ma działać tak, a nie inaczej. Ale okej. Numer dwa u Karola to jest właśnie samodzielność. Okej. A tam też te numery są według jakiegoś priorytetu, czy tylko tak jest po Nie. prostu wylistowane? Nie mam pojęcia. Okej. Numer trzy. Bądź określony. Uuu, Musisz właśnie, co znać to znaczy? swoje mocne i słabe strony. Powinieneś wiedzieć, w jakich technologiach jesteś dobry. To chyba to też to, że znaj swoje limity człowieku. Wiedz to, czego nie wiesz, nie? No, no, dokładnie. Numer 4. Nie bój się przyznać do niewiedzy. Czyli też to trochę mamy. Ta skromność i pokora. Tak jest. Numer 5. Tego nie mieliśmy A chyba. co to jest? Pewność siebie. Pewność. No nie mieliśmy. A teraz pytanie, czy pewność siebie. Wiesz co, no, trochę tak, bo
Idziesz do gościa i pytasz się, czy zrobił zadanie. No, Nie nie wiem. wiesz. I teraz lepiej, żeby powiedział stanowczo: OK, zrobiłem to i to i to, sprawdziłem to i to i to. Nie jestem pewien jakiejś sytuacji, bo wtedy wiesz, na czym stoisz i co po twojej stronie jeszcze zostało do sprawdzenia. Nie? A tak jak ci miauczy, no to nie wiesz, co on zrobi, więc musisz przejrzeć kod, musisz przejrzeć rozwiązania i przetestować scenariusze różne. A jak ktoś jest określony, no to okej, da się dogadać, nie? Okej. Albo nawet możesz mu powiedzieć. Także. No ma to sens, ma to sens. To co mówisz? Czy czytasz? Nie, no mówisz teraz. Punkt był tylko, tak? Rozumiem. Tak, punkt szósty. Nie myśl szablonowo, używaj szablonów. To takie mądre. Tytuł jest pewnym rodzaju grą słów. Tak No, tutaj cię tak widzisz. jest. Nie myśl szablonowo. No, w zasadzie, znaczy, czasami się przydaje, tak? To pewnie też nie jest zawsze i wszędzie. Ja myślę, że to wychodzi z doświadczenia, że im więcej problemów rozwiązałeś, tym więcej szablonów ci się w głowie zainstaluje. W związku z tym pewne problemy będziesz mógł po prostu automatycznie rozwiązywać, nie? No ale to czy wtedy nie myślisz szablonowo? A miałeś nie myśleć szablonowo, skoro ci się te szablony zainstalowały. To może wpadłem w pułapkę też. Może jednak myślisz szablonowo. No nie wiem, mi się to wydało takie nie myśl szablonowo, no bardziej, żeby właśnie do każdego problemu podejść indywidualnie. Tylko z tym używaj szablonów. To chyba, że jak już zobaczysz, że problem się wpasowuje do twojego tam szablonu, to go użyj, tak? Czyli No. coś jak z tymi z wzorcami, tak? Że wiesz, masz te wzorce. No to właśnie wtedy podążasz moją ścieżką. Zainstalowały No ci się te tak, ale szablony, czyli nowe wzorce, dobrze, i tylko możesz żeby nie od razu powiedzieć. to robić. Że nie No. widzisz, że tak jakby ktoś ci coś mówi, ty mówisz, o, użyję, wiesz, wzorców. No, więc ja to tak widziałem, ten punkt. Natomiast bardziej bym, nie wiem, czy tutaj tak jakby połączenie tych dwóch nie jest trochę problematyczne. Bo jako oddzielne, czyli nie myśl szablonowo, jako jeden punkt i drugi używaj szablonów, no widzę jak najbardziej zastosowanie. Natomiast jak mam je razem, to tak mi się one, co mi się... Co czytasz? No to Karol napisał, Aha, ale no on to co napisał napisać? coś takiego. Podsumowując, nie możesz myśleć szablonowo, w nawiasie, stosować jeden typ rozwiązania dla każdego problemu. Musisz używać szablonów, stosować istniejące rozwiązania, które oszczędzą twój czas. Czyli miałem rację. Czyli Czyli instalujesz sobie wiele różnych szablonów, które dopasowujesz do. Które do możesz, które problemu. najbardziej pasują do problemu, a nie że masz jeden i go tam młoteczkiem dociskasz Żeby do problemu, pasował. nie? Tak. Okej. No, jasne. I siódmy punkt? I siódmy, przyjmowanie krytyki. No, jasna sprawa, czyli to No, nasza a pokora. myśmy, no właśnie, pokora, ale nie mieliśmy nic innego takiego. No chyba nie To, mieliśmy, że a nic nie wiesz. to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że to przyjmowanie krytyki jest nawet istotniejsze od niektórych Niż które? niż No ciekawość jak to działa. Wydaje mi się, że to nie jest, tak jak mówiłem, to nie jest kluczowe, a przyjmowanie krytyki jest istotne, bo to też powoduje, że się uczysz, tak? Jak ktoś ci coś tam wytknie i powie w ładny to sposób, a ty przyjmiesz to z otwartym sercem i umysłem. I cieszysz się na myśl o podróży. Tak, i cieszysz się na myśl o podróży, to może to pozytywnie wpłynąć na twój rozwój. Dobra. Okej, okay, No to tyle z tego jednego wpisu Karola. to. Co mamy Tutaj dalej? Andrzej pisał jeszcze o tym właśnie wspieraniu myszką po IDE. Tak, to ja tego nie lubię. Andrzej znowu pisze: umiejętność proszenia o pomoc. Obserwuję dużo ludzi, którzy odbijają się od wejścia do zawodu, bo gdy zaczyna coś programować i pojawiają się problemy, to zamiast prosić o pomoc, zniechęcają się wycieńczeni próbami.
Długoletni programiści też potrafią niepotrzebnie marnować czas, zamiast poprosić o pomoc. To nie będzie nasza taka trochę samodzielność? Trochę tak, natomiast tutaj wydaje mi się, że też jest kwestia tego, żeby przed poproszeniem o pomoc spróbować i spróbować samemu i tak jakby starać się wyczerpać drogi inne niż zapytanie o pomoc. Bo wydaje mi się, że naprawdę najwięcej człowiek się uczy, gdy samemu się coś spróbuje i samemu zobaczy, jak się jakieś problemy rozwiązuje. Wiesz, tak jak kiedyś w książkach uczyli programowania, pisać jakiś tam prosty program, a potem na przykład kazali ci go zepsuć w jakiś tam sposób i zobaczyć, jakie to błędy generuje. I wydaje mi się, że uczenie się takich sytuacji, wiesz, potem zapamiętujesz sobie w głowie, że aha, taki komunikat to jak na przykład średnika nie mam na końcu, tak? I potem wiesz, a ludzie naprawdę, wiesz, gdzieś tam nie napisał średnika, czy tam greckiego symbolu, jak ktoś lubi być, sobie żartować, to nie wiedzą, tak? I nawet nie poszukają. I potem trochę to jest takie, właśnie, nie, ludzie, wiesz, nie potrafią na przykład z debugera korzystać. I wiesz, rzucają nas tak overflow, no mam tu taki program i Och, tak. on mi nie działa. No a wiesz, pierwszy komentarz, no dobrze, ale debugowałeś i co się dzieje, tak? Czemu ta Co zmienna to jest znaczy taka, tak? debugować? No i tutaj wydaje mi się, że problem jest, że ludzie to też trochę nie są samodzielni, bo wiesz, mówię, tu te wszystkie pytania są takie trochę ze sobą powiązane, znaczy te cechy są powiązane No tak, i tak. trzeba umieć to wyważyć, że musisz trochę być samodzielny, żeby spróbować samemu rozwiązać swój problem, natomiast jak już doszedłeś do ściany, to nie siedź na tyłku, tylko rusz ten tyłek i zapytaj kogoś, tak? Tylko zrób to w dobry sposób, tak? Miej już powiedziane, słuchaj, mam taki problem, próbowałem to, to i to, tutaj przy tym coś mi się wydaje, że chyba jest dobrze, ale nie do końca, no i nie wiem, jak to rozwiązać i weź mi pomóż, tak? Czyli to też już pomagasz tej osobie, bo eliminujesz część rozwiązań, chociaż z drugiej strony możesz na przykład, wiesz, coś źle wyeliminować, ale no zakładam, że ta osoba będzie na tyle doświadczona, że będzie widziała, że tamto powinno działać i coś niekoniecznie może dobrze zrobiłeś. I pokazujesz też, że tobie zależy, tak? A nie tylko przychodzisz z problemem, że zależy ci, żeby rozwiązać i tylko potrzebujesz trochę pomocy. Tak, czyli nasza samodzielność i pokora, samodzielność Wszystko w kupie. Do gara wszystkie nasze 13 wrzucisz. punktów. Tak, do gara A, czyli wrzucasz. generalnie przeczytał nasze 13 i napisał z tego dłuższe zdanie. No i to jest Andrzej, też, nie zrzynaj. ale to jest umiejętność kondensacji wiedzy, bo wiesz, ty się rozpisałeś na 13 punktów, a on napisał, wiesz, jedno, może troszkę złożone zdanie, ale zawarł to wszystko. Dobra. Mamy później Namka, który mówi, który pisze: umiejętność częstego wywierania świeżego spojrzenia na samym sobie, innymi słowy, świadomość i mieć świadomość i czuć kwestię ulotności pamięci. Tego, że pół roku się, że. Weź to przeczytaj, co? Dobrze. Od początku? Okej. Tak. Okay. Umiejętność częstego wywierania świeżego spojrzenia na sobie samym. Innymi słowy, mieć świadomość i czuć kwestię ulotności pamięci. Tego, że pół roku później będziesz inną osobą. Osobą, która zrobi git blame, aby spojrzeć na własne nazwisko ze zdziwieniem. Niektórzy nazywają to pokorą, ale tu jest coś jeszcze. Jeśli potrafisz cofnąć się do momentu, kiedy czegoś nie wiedziałeś, to będziesz lepszy w pisaniu dokumentacji i tłumaczeniu innym osobom różnych zagadnień. Wtedy chętnie poproszą ciebie o pomoc. Wtedy też lepiej będziesz nazywał zmienne. Uśmiech. Wink, No tak, to jest też takie fajne, bo wiesz, ty dużo wiesz i nawet sobie nie zdajesz sprawy, że część wink. rzeczy. Nie, że ty, tylko że. Abstrakcyjny ty, słuchaczu. Abstrakcyjny ty, dużo wiesz i nawet nie zdajesz sobie sprawy, że część rzeczy może być dla innych osób niekoniecznie tą taką common knowledge, co dla ciebie jest, tak? No, jakieś Na przykład to logiczne myślenie. to logiczne myślenie, no tak. Ja zakładałem, że to jest takie coś, że wiesz, że każdy i w ogóle, że nie da się bez. A może się da. Każda Jessica udowadnia ci, że da się żyć bez logicznego myślenia. Oj, generalizujesz.
No pewnie, GSX są spoko. No, ale także jak sobie, tak jakby tutaj fajnie pisze, że jak, że tak powiem, jak się mówi, Zbędziesz? wyzbędziesz się, powiedzmy, założenia, że ktoś coś może wiedzieć, to faktycznie napiszesz tą dokumentację lepszą, bo więcej rzeczy opiszesz, tak? Co, z drugiej strony też, wiesz, żeby nie iść w przesadę i opisywać wszystko, nie? Bo jednak jakiś tam poziom trzeba założyć, ale no, myślę, że to może mieć pozytywny wpływ na to, jak ta dokumentacja wygląda, bo zakładasz, że jest zerowa wiedza z tematu i musisz opisać od początku rzecz, czyli CD, dwukropek, nie, CD, kropka, kropka, przechodzimy katalog w górę. No, ale tego typu, Tak. więc tak, no, nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze nie miałem tych sytuacji, że patrzyłem, kto co napisał i zobaczyłem git blame, że to ja byłem. Nie miałeś tak? Ja już miałem parę razy. Kto to tak? O, to ja. Nie, chyba nie miałem, ale pewnie za rzadko git blame'a używam. Po prostu, jak widzę coś, że jest niefajne, to po prostu poprawię. Chyba, że są takie naprawdę, naprawdę, to wtedy szukam, Nie, żeby ja. bardziej powiedzieć, że słuchaj, to jest źle, nie? Ale bardziej tak, żeby też, bo teraz zaraz wyjdzie, że wszystkie cechy negatywne mam tego dewelopera. Bardziej, żeby no po prostu świadomość podnieść, nie? Żeby już tak nie robić na To przyszłość. ja staram się z takim człowiekiem pogadać i powiedzieć mu, że to mogło być zrobione inaczej, nie? No, okej. Okay. W sensie, że osobiście pogadać, czy że nie mailem? Tak. Słuchaj tam, Brian, No ale tam mówię osobiście też zrobić. jest, że zadzwonisz do niego, czy musisz face to To face? są projekt taki No ja lokalny, wiem, no ale więc. to tylko dopytuję, czy ja mogę zadzwonić, czy muszę jechać. Czekaj, bo nie czuję No, dowcipu. chodzi mi o to, bo mówisz, że musisz porozmawiać. Nie, teraz nie żartuję, tylko chcę się dopytać, że musisz porozmawiać z tą osobą i że ty masz projekt lokalny, no to możesz pójść do tej osoby, nie? No ale załóżmy, żebyś nie miał. To czy okej jest zadzwonić, czy że jak wyślę maila, to Jeśli. też jest okej i powiem, słuchaj, Nie, mailem nie. Nie, czyli lepiej mailem zadzwonić. bez sensu, bo to jest. Tak, pokazać. Bo to też. Może się okazać, że. Miałem tak, że coś przechęciłem, zostawiłem sobie komentarz, że coś tam jest z dupy. Ale później się okazało, że tak musiało być zrobione, nie? Bo na przykład tam pod spodem coś było zrobione źle. W związku z tym ten kod wyżej też był zły. Więc na przykład nie skomentowałem wszystkich rzeczy. A jak robisz to słownie, czy w sensie tak w czasie Rozmawiacie. rzeczywistym, rozmawiacie właśnie, brakuje mi słowa. Robisz słownie. No to człowiek może też się wybronić, nie? W sensie zrobiliśmy to tak i tak, i ty rozumiesz, że to ty może nie zrozumiałeś kodu. Okej. To I będę masz po prostu dzwonił sobie następnym użyć w razem. mailu. Tak. Okej. Dobra. Dobra. No to mamy później Karola jeszcze raz. I Karol ma tam jeszcze takie coś o dwóch cechach. No, sorry, o dwóch rodzajach deweloperów. No. Jeden jest techniczny, a jeden jest biznesowy. Ja Okej. teraz będąc nieskromny, powiem, że kiedyś miałem taką prezentację czysty kod, czysty biznes. I tam był taki podział mniej więcej, nie? Co jest ważniejsze? Czy ten biznes, czy technika? I to jest też coś, co powiedziałeś ty dzisiaj, że biznes, gdyby mógł, to by pracował, to by się kręcił bez tego całego kodu. No tak. Ogólnie to Nie? nie potrzebuje tego kodu. Znaczy, chyba, że masz twoim biznesem jest, nie wiem, działanie z kodem, nie? Bo też tak może być. No, nauka programowania albo No, coś czy tam nie jakieś tak, tak? narzędzia programistyczne, no to też zakładam, że. Ale taki czysty biznes to raczej bez kodu w większości przypadków radzi. Tak. No i to jest podział właśnie na tych technicznych i biznesowych. I techniczny to jest gościu, który przede wszystkim dba o jakość kodu, a biznesowy to taki, który przede wszystkim dba o biznes. Nieważne, ile kosztuje kredyt. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy, i myślę, że tutaj ciężko powiedzieć, który z nich jest lepszy. Fajnie, jeśli ma się w projekcie takiego i takiego dewelopera. Tak naprawdę. Czy najlepiej balans? Tak, balans mieć. I jeszcze ma tutaj o awansie coś. I tu są takie rzeczy, jak takie słowa kluczowe, proaktywność na przykład. To jak korpo zaleciało. Coach. Proaktywność, coaching, mikroserwisy, serverless. Będziemy on fire na Twitterze.
Znaczy, no ogólnie ta proaktywność to wydaje mi się też taka korpomowa dla trochę samodzielności połączonej z czym? Nie wiem. Z aktywnością. Tylko, Że że taka ty wychodzisz profesjonalna aktywność. i pytasz się, co masz zrobić, co możesz zrobić, czy nawet nie pytasz, tylko widzisz i Nie robisz. pytasz. Natomiast to mi tak bardzo korpo zalatuje, wiesz, że Niekoniecznie, bo no ale na takich, wiesz, są. rocznych rozmowach, że musi być proaktywny, że nie tylko Tak, no ale aktywny. to ci może zarzucić twój menadżer, jeśli ty powiesz mu, że chcesz awansować, nie? Chciałem awansować, chciałem być seniorem. No to musisz być bardziej proaktywny. A Co to w ogóle znaczy? proaktywny? No jesteś profesjonalnie aktywny. Nie, no, to jest to, co też powiedziałeś przed chwilką, czyli nie pytasz, tylko robisz. Widzisz, że jest jakiś tam gdzieś syf w projekcie albo jakaś dziura, no to ją zakopujesz, a No nie idziesz do dobra, PM-a. okej, okay, ale to teraz to No. ja zapytam, bo wiesz, czy taka osoba nie będzie potem, no bo wiesz, kiedy to robisz? W wolnym czasie czy w projekcie? No bo wiesz, zakładam, że masz co robić w projekcie, a nie zakopywać dziury, tak? No bo jeżeli masz czas na zakopywanie dziur, to chyba masz za mało zadań i powinnaś robić zadania, a nie zakopywać dziury. No nie, masz na przykład priorytety. Możesz albo ikonkę pomalować na niebiesko, albo zakopać jakiś tam większy task techniczny, No ale. albo możesz, nie wiem, zrobić coś szybciej i w tym czasie zrobić Co szybciej? jakąś No proaktywną rzecz. to jak zrobisz szybciej, to robisz następne. To mi się takie dziwne wydaje. Takie fishy. No nie, No no zobacz, chyba, że no na przykład faktycznie możesz. masz task techniczny w Nie, no sprincie. okej, okay, to mam, już mam, już mam. No. Masz sobie piłę, którą pracujesz, jesteś drwalem. Nie spodoba mi się Zamiast to powiedzieć, porównanie, że ale okej. Okay. spodoba ci się. Nie, bardziej wydaje mi się, że będzie nietrafione, I ale no. rąbiesz sobie. Nie no, rąbiesz sobie drzewa i możesz powiedzieć, moja piła się stępiła, niech mi ją ktoś naostrzy. I czekasz, aż ktoś No, przyjdzie, a dalej. możesz po prostu siąść, Bo nie widzę naostrzyć porównania. piłę i mieć ostrzejszą piłę niż miałeś. No dobrze. I pomimo tego, że masz drzewa do rąbania i właściwie mógłbyś tam rąbać te drzewa, to ty stwierdzasz, że jednak będziesz bardziej efektywny, jeśli usiądziesz na chwilę i naostrzysz piłę. Dobrze, tylko widzisz, tutaj zakładasz, że drwalnie pracuje w skramie. Bo jakby pracował i on by miał założone, że ma sobie, wiesz, że w sprincie, załóżmy, że ma sprinty dniowe, że ma tych 12 drzew ściąć, no to on sobie nie siądzie i sobie zaostrzy, bo potem nie zetnie tych 12 drzew. I okej, chyba, że będzie miał taska naostrzyć piłę w trakcie. Okej, ale może być ryzyko, że wyliczył sobie, że zetnie 12 drzew, ale okazuje się, że piła się stępiła i ściął, powiedzmy, tylko, nie wiem, 8, No ale to 5, powinien 1. założyć, że. Co, wydaje mi się, że to jest zły przykład, bo mówię, tutaj jest tak powtarzalne zadanie, co się nie zdarza w projektach. No. Bardziej mi chodziło o to, że okej, taka osoba, bo ja właśnie nie wiem, jak podchodzić do takich rzeczy, bo ja czasami widzę w kodzie rzeczy, które trzeba by było poprawić. I teraz pytanie, co jest idealnym podejściem do takiego problemu? Naprawienie tych rzeczy od razu? Stworzenie taska z naprawieniem takich rzeczy, tak? Czyli masz jakiś tam, nie wiem, dług technologiczny, gdzie sobie logujesz te rzeczy i potem planujesz kiedyś, że to zrobisz. Czy może jeszcze coś innego? Bo ja naprawdę nie wiem, czasami mnie denerwuje na przykład, czy ktoś bierze, że widzi coś złego i bierze i od razu poprawia. Bo mieliśmy zaplanowany sprint na przykład i nie było tego do zrobienia, to albo ta osoba Nie, to jest złe. nadrobi ten czas stracony, znaczy stracony w cudzysłowie, no bo teoretycznie jest plus z tego, że to zrobiła, natomiast no nie taki był plan, tak? Więc albo się umawiamy i robimy, albo się nie umawiajmy, tak? Nie, no jasne. Powiem tak, gdyby zrobiła tego taska i rzeczywiście ten task umożliwiłby wykonanie wszystkich tasków w sprincie, bo coś by przyspieszył i zrobiłaby to bez pytania, to okej, okay, gdyby z tego było taki zysk, że do tej pory wszystkim coś tam szybciej się robi.
Natomiast jeśli ma to wpływ na cały sprint i przez to nie dostarczymy czegoś, no to bez sensu, to źle, tak? Bo tutaj jest. Nie, Okej. ja od jakiegoś czasu jestem tym bardziej probiznesowym gościem. Staram się być, może taką. Natomiast ta proaktywność może polegać na tym. Gościu spędził sobie jakiś czas w domu i tam czegoś się uczył, i przychodzi do pracy i mówi: OK, poświęćmy 5 minut, a ja wam opowiem o nowym lepszym sposobie walidowania danych. Na przykład bardziej czytelny, nie? I myślę sobie: OK, jesteśmy w stanie poświęcić 5-10 minut, czy ileś tam czasu, nieważne, bo to może wpłynąć na naszą wydajność. I nawet jeśli to rozwiązanie, które on proponuje, nie wejdzie, to i tak jest to aktywność, ponieważ wiesz, na przykład poznajesz bibliotekę, ale wiesz, że na przykład do tego projektu się nie nada. Albo się nada. Aby się nada. Jarek jest pro biznes, hint, chce awansować według tutaj listy. Stopniowo przejmuj obowiązki. Tak. No. No co będę ukrywał, nie? No tak. Okej. Nie, myślę tylko o obowiązkach. To jest to, co mówiliśmy, to, co na początku mówiliśmy, tak? O tym juniorze. Że ten junior to musisz mu powiedzieć co, gdzie, jak i gdzie. I myślę, że im bardziej samodzielny jesteś, tym bardziej biznes to na tobie polega i tym bardziej biznes, tam osoby wyżej tak naprawdę będą widziały w tobie partnera do współpracy. Nie? Że nie jesteś tylko tym gościem, któremu się rozkazuje, tylko jesteś tym gościem, który wychodzi naprzeciw potrzebom i zdejmuje z ich barków jakieś odpowiedzialności. Tak sobie myślę, że No spoko, to całkiem spoko. może być w tym kierunku. To co tam jeszcze mamy na liście? Zapytaj o wskaźniki. A? I to jest takie mądre. No, to jest takie Jakie są mądre. wskaźniki? No właśnie, o wskaźniki. No C? bo teraz. Co? O, wskaźniki w Nie, nie C? takie wskaźniki. Aha. Nie. No bo możesz się rozwijać i możesz być super. Natomiast okaże się po tej rocznej, to zależy od firmy, a na przykład po rocznej rozmowie okaże się, że w ogóle poszedłeś w innym kierunku niż zależy firmie, nie? A wystarczyło zapytać, co jest ważne dla firmy, na co oni patrzą i co mierzą. I to jest bardzo ważne. Jeśli chcesz być w danej firmie, to po prostu patrz, skup się, dowiedz się może, czego nie potrzebują, co jest ważne dla firmy. No tak, no tak. Dobra. I teraz jest jeszcze taki ostatni link, który go podesłał Piotrek, o ile dobrze pamiętam, tak? Piotrek podesłał taki temat 10x developer i 0.1x developer. Czytałeś to może? Wiesz co, tego akurat nie czytałem, Taki ale no długi znam wpis z koncept, tak? dziwną czcionką. Ten developers, ten times developer. Tak. No i tam jest dyskusja, że 10, 10, 10 i 0.1. Komentarze są takie, że nie ma tych 10-krotnych deweloperów. Są najwyżej 2-3 razy deweloperzy. Natomiast często to przychodzi z jakimś tam kosztem. I to był taki przykład, że ktoś tam opisywał, że miał w projekcie takiego gościa, który rzeczywiście szybko kodował, w sensie fizycznym szybko kodował, ale też szybko dostarczał feature'y, natomiast przy okazji zaciągał cholernie duży dług. Nie? Także i z punktu biznesu ten gościu był po prostu świetnie, bo dostarczał. Z punktu widzenia innych deweloperów, którzy musieli po niej sprzątać, to To była było tragedia. tragedia. Tak, później gościu odszedł, to też była fajna sztuczka, tak pisali. Gościu odszedł z projektu, albo nawet z firmy, i później projekt strasznie zwolnił, nie? Bo był cholernie wielki dług i ci goście musieli później posprzątać. W związku z tym przez długi okres czasu nic nie dostarczali. No i za nim dostała taka fama, że jak on był w projekcie, to wszystko szło fajnie, on odszedł, projekt stop. Więc tu trzeba uważać Trzeba. troszkę, nie? I to jest dosłownie, w zasadzie wszystko to, co mówiliśmy dzisiaj, jest podsumowaniem tego artykułu, co ja wkleiłem. Bo on ma taki, wiesz, tytuł jak Zonetu. Dokładnie ma We fired our top talent. Best decision we have ever made. We ever made. No i ogólnie chodzi o to, że właśnie jest taka osoba, która nie dzieli się swoim rozwiązaniem.
koduje wszystko sama, wszystko wie najlepiej. Natomiast no, coraz więcej tak jakby bierze odpowiedzialność na siebie i coraz więcej zaczyna nie dostarczać, nie? I też ten jakiś tam dług technologiczny jest zaciągnięty i potem ludzie nie mogą tego zacząć ogarniać. No i w końcu się kończy tym, że zwalniają tą osobę i to w ogóle tam Rick się nazywa chyba. Zwalniają tę osobę, no i teraz te osoby muszą tak jakby ten projekt wziąć, podnieść i zacząć znowu jakoś tam dodawać nowe rzeczy. Natomiast tutaj też są dwie takie trochę, dwa spojrzenia na tą kwestię, tak jak się czyta w sieci komentarze. Bo pierwsza jest taka, że faktycznie takie osoby robią źle i negatywnie wpływają na projekt. Z drugiej strony wydaje inne spojrzenie jest takie, że dopóki ta osoba dostarczała, to tak jakby przyzwolenie z managementu było, żeby to robiła i żeby tak jakby też, bo tam on siedział po godzinach, jakoś wiesz, weekendy, 24 godziny na dobę, było przyzwolenie, żeby to robił, tak? Mimo, że to też w długiej perspektywie nie jest za dobre, to póki dostarczał, to było okej, niech robi. A jak się zaczęły problemy, no to go zwolnili, tak? Więc to też jest takie spojrzenie, że wiesz, wykorzystać tylko ludzi i porzucić, nie? Więc... Czy wiesz, no, z jego punktu widzenia to było spoko, bo on sobie mógł naparzać kot, nie? No tak. Myślę, że dużym błędem było to, że go zwolnili. To później powinni go przykuć do biurka i powiedzieć prosto od tej pory. No tak, ale to wiesz, tamte pozostałe osoby nie mogły, nie? Bo mówię, to było tak, że tylko on mógł. On tylko kodował, wiesz, wszyscy inni nie wiedzą, jak to robić. W sensie tak on mówił też. Zresztą, wiesz, to jest taka cała historia. Trzeba by faktycznie przeczytać, ja już ją nie chcę całej przytaczać, ale tak jak rozmawiamy na te wszystkie tematy, to mówię, tak mi się ten artykuł, że to tutaj pasuje, to tutaj pasuje. Taka kwintesencja tej całej naszej rozmowy, więc jak ktoś nie chce słuchać, to może przeczytać jeden artykuł i mniej więcej to samo. Nie, ale mówię, to jest gorący temat ostatnich dni, bo jedni się identyfikują, że piszą, no, że miałem takiego Rika w zespole, nie, i faktycznie jest do bani, a inni piszą, że no, tak, że firmy to tylko wykorzystują ludzie, jak trochę, wiesz, problemów, to od razu zwalniają. Więc to są dwa takie spojrzenia. Ale czy on się czuł wykorzystany? Wiesz co, chyba on nie, natomiast on mógł nie wiedzieć, nie? Bo wiesz, tak jak mówię, no, jemu to pewnie sprawiało przyjemność, póki to wszystko się działało, tak? A potem może, wiesz, był trochę pod presją, że wszyscy na niego liczą, że to zrobi, tak? I czuł się może nawet nieświadomie odpowiedzialny za to wszystko i brał coraz więcej na siebie i coraz więcej. I w końcu, wiesz, aż nie mógł, nie wychodził z piwnicy i siedział i gotował. No mówię, przeczytaj sobie ten artykuł, zobaczysz, może jakiś tam jeszcze inny punkt widzenia będziesz miał. Ja nie mam żadnego, natomiast tak jakby, mówię, tak jak widziałem, to są te dwie takie strony barykady. Jasne. Ja nie wiem, czy chciałbym mieć takiego 10x dewelopera, taką gwiazdę. Myślę, że ciężko byłoby mieć gościa, który jest w stanie pogodzić i technicznie, i biznesowo te wszystkie strony, a jednocześnie pociągnąć za sobą chyba jeszcze zespół, bo to tak naprawdę, żeby tego długo nie ciągnąć, to musiałbyś ciągnąć ludzi za sobą. No bo myślę, że jedna osoba nie byłaby w stanie zrobić dobrze projektu, zadowolić go technicznie, zadowolić go biznesowo i jeszcze bandy ludzi ze sobą pociągnąć, żeby oni też robili to na tym samym poziomie, na jakim robi to on. To jakiś faktycznie musiałby być taki do mega lider, nie? Że wiesz, ma taką charyzmę do tego, żeby ludzie za nim podążali i jednocześnie dobre skille. Taki lidero techniczny. Lidero. Myślę, że musiałby też trafić na dobry grunt. No w sensie, tak. Że ludzie musieliby być też podatni, nie? Bo możesz trafić na takie typowe nieroby. Okej. Okay. No tak, nieroby. To z nierobami ciężko. Tak.
Okej, Dobrze, co tam? więc chyba przegadaliśmy wszystkie punkty. No panie, widzisz, dopiero w pół do pierwszej. No dobra, to co, podsumowanie? Ja chciałem powiedzieć, że dobrze być dobrym programistą i dobrze... Jeszcze nie skończyłem, proszę się nie śmiać. I dobrze... Znaczy, ja chciałbym być dobrym programistą i jakkolwiek część cech pewnie mam, tak tutaj moja skromność się objawia, to jeszcze części mi pewnie brakuje i będę chyba starał się dążyć, aby je uzyskać. Na pewno mam część takich negatywnych, parę klas bogów stworzyłem w swoim życiu, chociaż coraz mniej. I co? No i dobrze tak jakby dążyć do tego celu, tak? Chyba wszyscy chcą być, że tak powiem, o, chyba mi górnolotna myśl taka przyleciała, ojejku, o, żebym tylko nie złapał. Ojej, dobra. Że chyba wszyscy chcemy być postrzegani jako, kurde, już mi uleciała, rzetelni profesjonaliści i dobrze w tym celu, do tego celu dążyć. Nie wyszło, ale tak troszkę. To przemyśl, nagraj i później mi wyślij. Nie, jeszcze. Już nie będę nic nagrywał. To jakoś zmiksuję. Jeśli chodzi o mnie, to z tego całego dobrego programisty, to tą najważniejszą rzeczą chyba, moim zdaniem przynajmniej, jest ta praca w grupie. Tak jak gdzieś pisałem wcześniej na swoim blogu, że komunikacja, to się wpisuje właśnie w tym właśnie komunikację, praca w grupie, nie? Mhm. Bo możesz być słaby, możesz mieć jakieś tam gdzieś swoje dołki, ale jak się dobrze z grupą dogadasz, to te dołki grupa ładnie zasłoni, a ty będziesz mógł sobie robić dobrą robotę. A jednocześnie swoimi górkami będziesz mógł przysypywać ich dołki, nie? Tak się dopasuje wszystko. Takie. Musisz mieć te górki jakieś. Tak, no. tak. Garb na przykład. No górka, nie? Dobrze. Nie, to już jest późna pora, tak. Późna pora powoduje zmęczenie materiału. Także w 16 odcinku podcastu Ostra Piła Jarek Sadnicki i Paweł Łukasik i Andy Barkański opowiadali wam trochę o tym, kim według nas jest dobry programista, jakie ma cechy. Mieliśmy też kilka złych cech, których nie ma, nie powinien mieć. Jak jeden umysł. Tak. I jeśli wam się podobało, to zostawcie nam opinię na iTunesie. Link do iTunesa jest dostępny na naszej stronie ostrapiła.pl. Musiałem zerknąć na ciebie. Czekałem. Tak, tam znajdziecie linki do naszych wszystkich innych social stron i RSS-ów i feedów. Tak. Możecie wysłać też maila na adres kontakt@ostrapiła.pl, którego czytamy i będziemy wdzięczni. I tyle. Mm-hmm. I jeszcze już i ostatnie. Jeśli wejdziecie na nasze Trello, tam gdzie mamy listę tematów, to możecie wybrać kolejny temat, o którym chcecie, żebyśmy pogadali z Pawłem o północy. Może troszkę wcześniej się uda. Może. Rozmowy nocy. No i tyle. Okej, spoko. Zamykamy? Zamykamy. To jest stop.